Dzień dobry, witam wszystkich w drugim dniu relacji z internetowej olimpiady szachowej. Nazywam się Zbigniew Pakleza, jestem arcymistrzem i będę miał przyjemność komentowania dla Państwa tego drugiego dnia, czyli rund numer 4, 5 i 6, wspólnie z moim gościem, a jest nim nie kto inny jak mistrz międzynarodowy Piotr Brodowski. Witam Cię. Cześć Zbyszku, bardzo mi miło, że mogę być tutaj razem z Tobą i będę miał szansę komentować wydarzenia właśnie, które by toczyły się na olimpiadzie. Już Państwo widzą partię pierwszą, którą tutaj zapodałem dla Państwa, czyli Jan Krzysztof Duda gra figurami czarnymi. Polska gra z Paragwajem i w Paragwaju na pierwszej szachownicy gra Delgado Ramirez Nueris. Ranking 2667, więc no, na pewno Janek musi uważać. I trzeba powiedzieć, że Janek dzisiaj grał w turnieju w Ustroniu w szachy szybkie i wygrał ten turniej. Więc no, ktoś by mógł powiedzieć, że może być zmęczony, ale może kto inny powie, że raczej rozgrzany, prawda? Tak, też tak mi się wydaje i widać, że dla naszego zawodnika możliwe, że to była taka rozgrzewka, ten turniej Mokate. I teraz przystąpi do partii na olimpiadzie w pełni sił i, że tak powiem, zmotywowany wcześniejszym zwycięstwem i na pewno da z siebie wszystko. Też mi się tak wydaje. No i co? Tutaj jest wariant teoretyczny. Zresztą widziałem, że jak grał tę pozycję Kamil Mitoń, chyba z Najerem na lidze czeskiej. Kamil Mitoń, dlatego jego wspominam, gdyż Kamil jest trenerem Jana Krzysztofa Dudy, więc na pewno ten wariant muszą mieć dobrze opracowany. No, po trzech meczach mamy dwa zwycięstwa i jedną porażkę niestety, tą taką trochę mało spodziewaną z drużyną Grecji. No i teraz wypadałoby wszystkie te trzy dzisiejsze mecze wygrać. No bo trzeba się zakwalifikować przynajmniej do tej pierwszej trójki, bo ciężko będzie prawdopodobnie zająć pierwsze miejsce, chociaż tego również nie można wykluczyć. Ale ważne, żeby zagwarantować sobie to no, najlepiej drugie miejsce. Więc te zwycięstwa dzisiaj są bardzo potrzebne. Witam Krystianie, witam Roberta, witam również Piotra, Adama. Wszystkich Was serdecznie, drodzy widzowie, witamy. No i póki tutaj jest ta faza jeszcze taka wczesna, to może zobaczmy, co się dzieje w innych partiach. Bo przypomnę Państwu, że w drużynie jest sześcioro zawodników. Sześcioro, nie sześciu, bo grają również panie. Teraz patrzymy na partię Radka Wójtaszka, który białymi gra z reprezentantem oczywiście Paragwaju, który nazywa się, już Państwu mówię, Vasquez Guillermo. Vasquez Guillermo się nazywa. No i co tutaj mamy? No jakaś taka pozycja trochę jeża, tylko że ten skoczek fajny jest na G6 chyba, prawda? Chyba wolimy go na G6 niż na C6, jak ci się wydaje. To prawda, to jest taki dość standardowy plan, ponieważ teraz ten goniec na B7 zyskuje troszkę więcej miejsca. I atakuje tego pionka na A4, a ten skoczek z G6 często może nawet wejść i na F4 Zbyszku, prawda? Stara się dzisiaj w jakiś sposób atakować skoczkę, atakować tego króla. I no na pewno może to stanowić pewne zagrożenie dla Radka. Jednak uważam, że jest to pozycja w stylu naszego arcymistrza i on powinien znać tutaj konkretne plany i no jakoś sobie poradzi. Fajnie byłoby tu postawić niedługo wieżę na C1, aby w jakiś sposób kontrolować tą linię C i atakować w przyszłości może tego hetmana, uciekając od jakichś gruźb z posunięcia D5, czy też innych przełomów pionkowych. No za daleko mi strzałka się. No tak czasami się, zdarza. O. No, na pewno musi uważać, pozycja jest, ma na tyle taki dynamiczny charakter, że w każdym momencie może nastąpić jakieś zaskoczenie i te, jak ty powiedziałeś, te struktury niby takiego jeża charakteryzują się tym, że no trzeba... byśmy, prawda, zagrać i ten skoczek trochę nam
Bicie pionkiem tu nastąpi. Tak, i bardzo fajna tak wymiana zawodnika grającego czarnymi. Troszeczkę zostawiamy zawodnik, który stawił Radkowi tego gońca białopolowego, który chyba nie jest tutaj najlepszą figurą w tej pozycji. Tak. No, myślę, że tutaj Radek nie uzyskał tego, co by sobie życzył, ale przenieśmy się może w takim razie na kolejną partię. Jola Zawadzka gra figurami czarnymi z reprezentantką Paragwaju, która nazywa się Perez, Rodriguez, Jennifer. I tutaj też powiem Ci, Zbyszku, nie podoba mi się pozycja naszej zawodniczki, ponieważ no, te pionki zdublowane na linii E, nie wiem jak to, jaki to był wariant dokładnie, jeśli już chodzi o tę grę, ale... Chyba jakaś teoria standard, idzie, tak? Możliwe, chociaż że standardzik troszkę. Jolka ma tylko 11 minut. Trochę nie do końca mi się podoba, bo na wszystkie wybicia na D4 z pionkiem E nastąpi od razu posunięcie E5. Taki wtrącony ruch, który warto, o którym warto pamiętać. Wtrącone ruchy na pewno są czymś, co... Tak mi się wydaje, że teraz E5, bo teraz jeszcze zostanie zagrane coś innego i wyjdzie, że podział nie mają sensu. Ale wydaje mi się, że E5 teraz jest dobrym zagraniem. Może jest dobry, nie wiem, szczerze mówiąc. Po E5 prawdopodobnie co? Skoczek D5 musisz iść, no bo nie chcesz się cofać na G8, prawda? I teraz dopiero będę... Mogę na A4 i skoczek D7, nie? Ale to jakiś E6 też będziesz, wtedy też będę mógł zagrać. Tak, ale także skoczek D5 i co? Chcesz bić tutaj? No mam parę możliwości, mogę zawsze gonić z B3 jeszcze czasami zagrać, no ale wydaje mi się, że bicie na D4 będzie odpowiednie. Na pewno później E6 Jola musi grać, no... No tak, tutaj na pewno czas jest na razie słabszy Jolki. Wczoraj zawodnicy polscy przyzwyczaili nas do tego, że praktycznie w każdej partii mieli ten czas lepszy. Tutaj na razie różnie to wygląda. Zobaczmy w takim razie następną partię, gdzie o, Iweta Rajlich dzisiaj zastąpiła Karinę Cywkę. Karina grała dzisiaj też w turnieju w Ustroniu, więc może zmęczenie jakieś się wkradło. A myślisz, że zawodnicy mieli jakiś czas na jakąś konsultację wzajemną, może gdzieś połączyli się na Skype'ie, żeby troszeczkę, wiesz, podbudować się, wymyśleć, no, jak, w jaki sposób... Żeby to było potrzebne. No nie wiem, jakby to miało wyglądać, że jakieś takie Zooma zrobić, tak? Jakąś no jakieś konferencję. Takie motywacyjne właśnie, jakieś ogólne ustalenia, czy po prostu zawodnicy chyba są na tyle doświadczeni, że każdy wie, co ma robić, po prostu skupić się, oddać siebie maksa i no, postarać się no, najlepiej zaprezentować na tym turnieju. No tak, na pewno. Olimpiada internetowa, niektórzy z przymrużeniem oka traktują te internetowe rozgrywki, jednak fakt, że grają tutaj najlepsi zawodnicy na świecie, jedni z najlepszych, no, nadaje temu turniejowi naprawdę rangi no, sporej, tak? Więc na pewno będziemy kibicować tutaj polskim zawodnikom. To prawda, tym bardziej, że jednak jest to turniej, na którym masz szansę oficjalnie reprezentować nasz kraj, także dodatkowo powinno naszych zawodników mobilizować. No tutaj C5 nastąpiło, nie wiem, czy tutaj... Bicie pionkiem w tych pozycjach jest często? Tak, bicie pionkiem nastąpi na pewno. No i może się wydawać, że te zdublowane pionki mogą stanowić pewne osłabienie, ale z drugiej strony otwiera się linia A dla wieży naszej zawodniczki, i a plan B4, B5 jest chyba głównym pomysłem w tej pozycji. No, nie jest głównym pomysłem, wiadomo. Ale jedno, dobra, jednym z wielu. I B5 tu na pewno nie nastąpi. Tutaj wolałbym grać czarnymi oczywiście tę pozycję. Białe tu nic kompletnie nie uzyskały. To są chyba pozycje, które często miałeś podobne, tak, prawda? Tego typu ustawienie często pionków. Miałem, więc widzę tutaj te różnice w tej pozycji w stosunku do tej pozycji, które ja normalnie otrzymuję. I tutaj białe nie mają tego, co powinny mieć. Więc tutaj czarne kompletnie bez żadnych problemów. Więc no, raczej tutaj bym uważał, żeby Iweta tutaj sobie jakichś kłopotów nie narobiła w tej partii. Przenieśmy się na kolejną partię, gdzie o, Igor Janik dzisiaj gra. Pamiętałem, że wczoraj Szymon Gumularz grał i drużyna składa się, może przypomnę Państwu, z sześciorga zawodników i tak, dwóch seniorów. Dwie seniorki, seniorzy, czyli powyżej 20 roku życia, no bo czasami się mówi o seniorach w kontekście, że ktoś ma, nie wiem, 65 lat. Tutaj chodzi, że nie juniorzy, o tak. Więc dwóch mężczyzn, dwie kobiety i jeden junior i jedna juniorka do lat 20. I właśnie Igor Janik jest tym juniorem. I widzimy, że tutaj żadnych problemów w podebiucie nie ma.
I wiesz co, powiem ci, Zbyszku, że mam takie przeczucie, takie podskórne, że Igor na sobie świetnie poradzi w tych partiach. Igor jest specjalistą, jeśli chodzi o szachy szybkie, szachy błyskawiczne. Też często widziałem, że uczestniczył w różnego rodzaju turniejach granych przez internet i na pewno tak. Ma szansę tutaj no, zaprezentować się z jak najlepszej strony i zdobyć parę punktów dla naszej reprezentacji. No, chyba zresztą zdobył wicemistrzostwo Polski w internetowych mistrzostwach, w internetowych mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej. Ale również jest medalistą w szachach szybkich oraz w szachach błyskawicznych w naszym kraju, jeśli chodzi o te turnieje. Więc doświadczenie w tej grze ma spore. Tutaj pozycja jest równa. G5, ciekawa idea. No kompletnie równa. Tutaj chyba nawet nie ma za bardzo co tłumaczyć. No ale z drugiej strony masz dwa razy więcej czasu, także to też może być dla ciebie. No, a rzeczywiście. Nie mają, ale no, na pewno wielkim elementem, który trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o szachy szybkie, prawda? Jeśli nastąpi krytyczny moment, to jednak te 7 minut przewagi powinno być dość dużym plusem, kiedy będzie trzeba zastanowić się nad wyborem poszczególnych planów gry, czy policzeniem wariantów bardziej takich forsownych. To prawda. Przenieśliśmy się teraz na partię Ali Śliwickiej, która wczoraj pokazała bardzo fajną grę. Może w jednej partii szczęście dopisało, że udało się zremisować w kontrolnej pozycji. A tutaj widzimy przewaga czasowa, więc jednak ten trend może się utrzyma, że reprezentanci Polski ten czas mają lepszy. No i widzimy, że tutaj była obrona sycylijska. No ta pozycja prawdopodobnie była grana już setki, jak nie tysiące razy, prawda? Tutaj nic nowego się nie dzieje. Białe oczywiście chcą atakować na skrzydle królewskim. No i różnie ten atak wygląda. Czasami można zagrać chyba F5, czasami jest bicie na F5, zależy od pozycji. Czy też skoczek D5 też wydaje się w miarę logicznym posunięciem, ponieważ kiedy często na tej dziurze na D5 nie chcemy stawiać pionka, ale w tym wypadku może mieć tu uzasadnione właśnie znaczenie, ponieważ ten goniec na D3 otwiera się dla niego przekątna i tam różnego rodzaju motywy związane z poświęceniami na H7, czy na pewno przerzutem ciężkich figur na stronę tutaj króla czarnych może być decydującym, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie partii. Poza tym teraz też goniec A5 się otwiera w niektórych momentach. Nie wiem, czy ma to na tyle istotne znaczenie w pozycji, ale chyba tutaj Alicja czuje tę pozycję, jest dobra w taktycznych niuansach. Widać, że świetnie przygotowana pod względem teoretycznym i no, trzymamy za nią kciuki. Wydaje mi się, że powinna sobie tutaj dość dobrze poradzić. Zgra z zawodniczką o niższym rankingu, z tego co widzę, tak? Także na pewno tutaj powinniśmy upatrywać Dużo niższe rankingi. Te rankingi, co tutaj widzisz, pamiętaj, tak, gra z zawodniczką o dużo niższym rankingu. Zawodniczka nazywa się Oviedo Acosta Paula. 1311 to jest chyba ranking rapidowy. A to jest ranking rapidowy na czeskomie, czy jak to wygląda? Nie, to jest ranking rapidowy w szachach oficjalnych, tak? Tak, w szachach naziemnych. No to widzimy dość znaczna przewaga, także. Tylko że trzeba uważać, bo u juniorek jest duża szansa, że ta zawodniczka nie zagrała żadnej partii rankingowej w szachach szybkich i dlatego taki ranking posiada. No już był taki przypadek, wczoraj mówił o nim Bartosz Stoćko, że arcymistrz z Indii miał ranking 1700 w szachy szybkie, bo nie zagrał żadnej partii po prostu. No obojętnie, Zbyszku, czy to jest arcymistrz z Indii, czy też inny jakiś zawodnik, na pewno nie należy lekceważyć swoich przeciwników i powinniśmy utrzymać, każdy zawodnik powinien utrzymać koncentrację od pierwszego posunięcia do ostatniego. Dokładnie tak. Nie wiem, nad czym tutaj się zastanawia zawodniczka paragwajska. Powiem ci, czy wybić skoczka, czy odejść hitmanem prawdopodobnie? No, wiem, tylko że moim zdaniem decyzja jest tak oczywista, że tego skoczka no trzeba... No właśnie, bo hetman D8 nie możemy, bo goniec A5 po prostu przegrywa materiał, więc na szczęście dla naszej zawodniczki no, jej przeciwniczka wpadła w namysł, który... Niepotrzebny, prawda? Więc trzeba zabić na D5, no ale coś... My się oczywiście cieszymy, że zawodniczka ma tylko 5, ale popatrz, ma czerwony pasek internetu, może offline jest. Popatrz, rozłączyło chyba zawodniczkę z Paragwaju. Jak wtedy się dzieje procedura? Czy ta partia zaczyna powtarzana, czy po prostu jest utracona? Nie no, powtarzana na pewno nie może jest. Od tego momentu? Nie wiem, no ja bez Zbyszku wczoraj z tobą tutaj dzisiaj nie byłem, także mam takie parę takich pytań technicznych. Nie, no to wczoraj nie było takiej sytuacji, więc ja nawet nie wiem, jak wygląda przepis, ale na 100% nie może być partia powtarzana.
Wiem, że w turniejach Carlsena wyglądało to tak, że jeżeli kogoś rozłączyło, to przegrywa automatycznie partię. A tutaj to chyba wygląda tak, że zawodniczka ma czas, żeby wrócić po prostu. I jeżeli się połączy ponownie, to gra z takim czasem, jaki ma, ale... No, ale nie wiem. No jednak jest to dość duże logistycznie takie przedsięwzięcie, z którym trzeba organizatorzy muszą się uporać. Jest mnóstwo krajów, w każdej z innej strefie czasowej i oczywiście tak zawodnicy, tak jak w tym wypadku, no niestety jest na trybie offline i no małe problemy u przeciwniczki. Miejmy nadzieję, że u żadnego z naszych zawodników tego typu kłopoty się nie pojawią. Oczywiście. Jak mówiłeś, to przyniosłem się z powrotem na partię naszego lidera. Troszkę tak do ciebie przesunę, żeby lepiej mu wszystko widzieć, dobrze? Jak sobie życzysz, Piotrze? Możesz się przesuwać do woli. No widzimy, że tutaj jest pozycja bardzo specyficzna. Taka pozycja na pewno nie jest łatwa do gry słabszym zawodnikom, prawda? No bo słabość niby na C4 jest ogromna, tylko kurczę, czy będziemy mogli dziabnąć tego pionka? Trzeba zawsze uważać. No teraz chyba, gdybyśmy mieli ruch o C5 nastąpiło, no to teraz chyba D5. No nie widzę za bardzo innej kontynuacji niż D5, szczerze mówiąc. My tylko otwieramy te nasze przykłady dla naszych gońców, prawda? Tego tak, a tego jest na A3, niech tutaj tak dziwnie stoi, więc... Pytanie, żebyśmy na E5 nie stracili, prawda? Ale to wieżą na D5 odbijemy i potem chyba hetmanem. Mhm. I potem może jakieś E4, tak? Spróbujemy zagrać i otworzyć na naszego czarnopolowego gońca. Słuchaj Zbyszku, jeśli zagramy po prostu D5, a białe odbiją ED i postawimy gońca na D5, ten gońca D5 będzie naprawdę rewelacyjny. Będzie miał to pod kontrolą całą szachownicę, będzie stał na centralnym polu. Może od razu zabić no, gońca, tak żeby na skoczek E5, właśnie żeby było bicie na G2. A to z drugiej strony goniec G7 na pewno, no wiele wariantów teraz musi Jasiek policzyć, ale no wiemy, że jest w tym bardzo dobry i ja mam pewność, że wykona najbardziej optymalne posunięcie. Tak, potem jest słuszna decyzja, nie? Janek na pewno w tych pozycjach czuje się bardzo dobrze. Widzisz, że też mamy taki wgląd na kamerki, prawda? Na każdym tak, uczestników. Mamy, to też jest... możemy obserwować jak, no D5 oczywiście nastąpiło. No, musi nastąpić bicie na D5, tak? Chyba nie widzę za bardzo innej możliwości. Tak, nastąpiło i odbicie również jednak wieżą. No i pytanie hetmanem, czyli bezpieczniej. Trzeba tego pionka chronić na E5, prawda? Tak, no teraz pytanie, że teraz już go obronić nie można i pójść do przodu też nie można za bardzo, więc... Może być goniec G4? Co teraz? To nie miałoby większego sensu. A i co, chcesz zagrać po biciu? Wiesz co, myślałem, że jakieś motywy będą miał z pierwszą linią, jakby wieża C5, ale to nie ma większego sensu, jakieś takie jeszcze. Jednak białe też nie mają zrobionego lufcika i w niektórych wariantach można to wykorzystać. No to prawda. Przenieśmy się może do partii Radka Wojtaszka. Radek Wojtaszek, no wczoraj tak przegrał niestety białymi właśnie, no to była ważna partia dla losów meczu, bo przegraliśmy 3,5-2,5 z Grecją, no i no Radek Wojtaszek grający białymi to chyba była ostatnia osoba, po której bym się spodziewał, że polegnie. No i tutaj ta pozycja Radka, no kwestia czy uda mu się przeprowadzić ruch B4 czy nie. Może no, na pewno to jest jeden z głównych planów, który tej pozycji musi tutaj Radek mieć w swoich F3, żeby tego skoczka wymienić. No ten skoczek na D4 jest naprawdę bardzo frustrujący dla nas i właśnie skoczek F3 też jest super pomysłem. Tylko wtedy pole B3 też się zrobi. Nie wiadomo, czy wtedy skoczek na B3 się nie cofnie, będą tak się ganiać. Zawodnicy proszę chodzić skoczek F3, skoczek D2. No tak, a raczej po skoczek chyba... F3 jakieś E5 nastąpi. Ale wiesz co, E5 Zbyszku też nie chcę, bo z drugiej strony wtedy sobie robię sobie taką dziurę na D5 i będę miał możliwość, żeby tam swoim własnym skoczkiem skoczyć. Oczywiście to nie jest nic takiego strasznego. Na pewno trzeba to uwzględnić w takich swoich wariantach. Ale z drugiej strony jak B4 później zagram. Znaczy E5 chyba nie będzie można, żeby było tutaj ten pionek czasami będzie wisiał, tak? Ale jeżeli czarne będą miały możliwość zagrania E5, to tym ruchem skoczek D5 bym się nie przejmował gońcem. O, B4 jednak nastąpiło. B4 i chyba jakieś konkretne warianty tu też muszą wchodzić, prawda? Tak. Oczywiście, bo wielu... Nie nastąpiło gońc D5, coś się tutaj dzieje, analiza się włączyła, nie wiem czemu, nie wiem jak ją wyłączyć, to jest najgorsze. I analiza gońc D5 podpowiada, tak? Nie, mi się kliknęło, ale o to chodzi, że widzisz, że szachownica zmieniła kolor, nie? Mhm.
Właśnie najgorsze, że nie wiem jak to się robi na tym czeskomie. Zaraz sprawdzimy. Coś tutaj mi się złego podziało. Jak wrócić do partii? O, to jest pytanie. Wiesz może? Nie wiem, wiesz co, ja na tym czeskomie zawsze się boję coś uruchamiać, bo dla mnie osobiście ten system nawigacji po czeskomie mógłby być troszeczkę dokładniejszy i często zdarzały mi się takie problemy, jak że coś się uruchomiło, nie wiedziałem jak to skasować. To może przełączymy do innej partii, a może to się okay. Jakoś naprawi często samemu, jak nie to będziemy starali. Już się skończyła, tak, rozłączyło zawodniczkę z Paragwaju, nie wróciła i wygrała na czas po prostu. No to nie jest tak naprawdę, z jednej strony możemy się cieszyć, że wygraliśmy, ale z drugiej strony jednak chyba wolimy wygrywać w naturalny sposób za pomocą na szachownicy. Sądzę, że Alicja by sobie poradziła. Później na przykład jeśli inne partie w meczu nie pójdą po naszej myśli, to czasami może tak wiesz, że wygraliśmy przez rozłączenie kogoś. No raczej, a wiem, że Alicja jest super zawodniczką i na pewno by sobie w tej pozycji poradziła. Tak mi się wydaje. Tutaj coś się złego podziało w partii Joli. No tak właśnie przeczuwałem. No zobacz, że jednak jest tutaj już posunięcie numer 15, a skrzydło królewskie jak stało w pozycji wyjściowej, tak stoi. No, a jednak rozszadę i wyprowadzić gońca by się chciało, a daleka droga ku temu jest. Białe mają dwa posunięcia, wyprowadzimy gońca, postawimy wieżę na C1. Plan jest prosty i no problem. Oczywiście są pewnie lepsze posunięcia niż to, co pokazałem, ale tak na pierwszy rzut oka powinno to być decydujące. Tak, tutaj kłopoty chyba Jolki będą w tej pozycji. Pytanie jest od jednego z widzów, czy turniej jest kwalifikowany do rankingu FIDE, czy raczej do internetowego. Oczywiście tylko do internetowego. Ranking FIDE jest liczony tylko w partiach rozgrywanych live. Internetowe partie w żaden sposób nie liczą się do rankingu. To tutaj, no ciężko tutaj ta pozycja Jolki, biorąc pod uwagę ciężką pozycję Radka Wojtaszka, no dobrze, że ten punkt za rozłączenie jednak wpadł, no bo no oczywiście to szkoda, że jakaś zawodniczka miała problem z połączeniem internetowym, ale no nasza korzyść, prawda, więc przenosimy się na partię Iwety Rajlich. No jest to para gońców, ale z drugiej strony jest wiele słabości polowych, które czarne mogą w sprytny sposób manewrować. Macie ten pole D5, pole F5. Te pionki są dziwnie ustawione, prawda, u Iwety i mogą przez to być no, problemem dla naszej zawodniczki. Chociaż z drugiej strony goniec C4 teraz jakiś Zbyszku. Chcieli się chyba tego skocza na D5 pozbawić. A pionek ci wisi. A pionek mi wisi. A, no to słuszna no uwaga. Właśnie, to goniec D2 musi pozbawić. Goniec D2, ale ta pozycja kiepska. Dlatego wspomniałem, że te pionki są dziwnie ustawione i no nie pomagają naszej zawodniczce. Pionek na G5 jest strasznie wysoko, prawda? A co teraz ma grać czarny? F6? Rozbijecie? Goniec F4 i wrócić potem skoczkiem na D5. Ale F6 też mi się podoba. Ale mi się nie podoba. Goniec F4 było lepsze. Ale F6 chciałem, żeby wiesz, tym skoczkiem z D tam wejść, w jakiś sposób uruchomić go, nie? Ale to może być troszeczkę za wolne. A to ja go chciałem przez F8 na E6. Ale zobacz, my teraz my chyba nawet tego teraz pionka nie musimy bić, prawda? Nie, na F6. Ja, teraz ja tylko rozważam goniec jakiś król G2, żeby zejść z tej linii F. Albo goniec C4, tak, F6 ruch mi się nie podoba, więc dobrze dla Iwety, że taki nastąpił, tylko żeby I to nastąpił, można powiedzieć, natychmiastowo, bez większego namysłu. No to co, to patrzymy na partię Igora Janika, który ma no, gigantyczną przewagę czasową. Ale w pionkach jest porówna, ale co to za wieża na A6? A6 właśnie, a zobacz, może być problem, jeśli przeciwnika wejdzie na siódemkę, a zawsze wieżą na siódemkę chcemy wejść, no będzie. A wejdzie, bo tutaj chyba się ciężko powstrzymać. Od chyba no, Igor nie miał planów, nie widzieliśmy wcześniej posunięcia, ale chyba wieża C5, wieża A5, wieża A6 nie były jego planem docelowym. No tutaj ta wieża stanęła, to no nie jest dobra. Może gdzieś uda mu się w końcówce przechytrzyć właśnie przeciwnika z pomocą tej przewagi czasowej. Lub po prostu, no nie wiem, czy Igor nie mógł jakoś wcześniej tego czasu troszeczkę lepiej spożytkować, bo jednak mając tyle dużo czasu i wcześniej normalną pozycję stabilną, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest podejrzana sytuacja. Nie no, to pozycja jest fatalna po prostu. Dominacja białych figur jest tak widoczna, że no bardziej widoczna być nie może, tak? Ta wieża na A6 tragiczna, wieża na G6 też furory nie robi, wieża na C7 jest super, wieża na E2 również czasami tam może spoglądać.
Koń na G4 ma też wiele białych pól. Tak, skoczek na G4 stoi świetnie. Czasami jakieś motywy typu skoczek bije E5 mogą grozić. Czy skoczek E3, skoczek F5, jakiś przerzut tego skoczka. Też, także no, jedyny... Można zagrać król G2, wieża A1, wieża H1. No planów jest dużo, natomiast planem naszego zawodnika jest w jakiś sposób z czasem coś pokombinować, żeby jednak starać się... No to jest jedyna nadzieja Igora w tej sytuacji, że przeciwnik na krótkim czasie coś podstawi. I często to jest bardzo dobrym pomysłem, Zbyszku, powiem Ci, w szachach szybkich. Jednak ten czas potrafi dość mocno namieszać i niejednokrotnie mogliśmy zaobserwować, że nawet zawodnicy mające dużą przewagę w postaci, nie wiem, przewagi materialnej, pionków, dwóch czy figury, na paru sekundach zaczęli troszeczkę może nie że szaleć, ale tracić kontrolę nad pozycją i popełniać wielkie błędy. Także na pewno w szachach szybkich trzeba walczyć do końca. Prawda, Zbyszku, jeśli jeszcze dokładnie cały czas widzimy jakąś malutką nadzieję, no to powinniśmy starać się ją wykorzystać, bo w przeciwieństwie do szachów klasycznych są tutaj popełniane błędy wynikające z małej ilości czasu. No to zobaczmy, co się dzieje u Jana Krzysztofa Dudy. No widzimy, że tutaj się podziało dość sporo. Pionków jest więcej. Pionków jest więcej, tylko że tutaj jest taki bardzo długi tramwaj na linii G. Mhm. Trojaczki takie rzadko są spotykane, bo zresztą trojaczki są jeden po drugim, a tutaj tak, po całej szachownicy. Są bliżej siebie, a tutaj są te trojaczki są tak na całej długości. No dłuższej już nie może być. No i także co, pionków jest więcej, ale problem jest taki, że ten na C7 jest dość mocno, dość wysoko postawione i różnobarwne gońce. Także nawet jeśli uda się wymienić jakieś wieże, to różnobarwne gońce mogą spowodować, że ta partia może skończyć się remisem. Jednak, no właśnie, goniec E5 broni tego pionka na G2. Jednak Jasiu powinien dążyć do wygranej tej pozycji, bo jednak tutaj jest, powinniśmy upatrywać tutaj szansę w tym tak, momencie. Tak, tutaj niczym nie ryzykuję. Tutaj wynik może być tylko korzystny dla Janka lub wynik remisowy. No tutaj cały czas mam tą analizę i nie wiem, jak właśnie z niej... No mam problem, to nie wiem, czy prawy i usuń, czy zrobisz... No nie, tak jak? No nie wiem, wiesz co, boję się, Zbyszku, że coś ci polecę i po prostu jeszcze wszystko się zepsuje jeszcze bardziej, niestety. No właśnie, nie bardzo wiem, jak zaryzykujemy może. Ryzyko było opłacalne. Gdzie ta partia, Radka? Tutaj. No kto nie, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, Zbyszku, a tak. Tobie dzisiaj wieczór chyba po takim ryzyku z tym z odświeżeniem strony też ja się mocno denerwowałem, że jednak nie wypali to. No. Ale zadziałało na szczęście i zadziałało też cokolwiek Radek zrobił w tej partii, bo stoi chyba całkiem dobrze. Wiadomo, pionek na A4 trochę tutaj Radkowi może przeszkadzać, tak? Bo skoczek na B6 bardzo fajnie broni na C4 i atakuje na A4. Tutaj Państwo, o zaraz zobaczycie Państwo podgląd na kamerę Radka Wojtaszka, który zresztą widziałem występuje w tej samej koszulce co my. Czy my występujemy w tej samej koszulce co Radek? To już jak to woli. No i właśnie, i chyba pomimo początkowych takich problemów debiutowych, o których Zbyszku tutaj powiedziałeś, że było jakieś takie parę niedokładności, to, no to Radek no świetnie sobie poradził w kolejnych posunięciach, prawda? Jednak widać u niego tą technikę, umiejętności. Radek świetnie wie, gdzie jakaś figura powinna stanąć, prawda? On tak, robi to dokładnie. Dość perfekcyjnie. Jest tym bardzo dobry i no tutaj po prostu przechytrzył swojego przeciwnika. I na pewno będzie chciał tutaj tę partię wygrać. Dokładnie tak. Przypominam Państwu, jeśli Państwu się stream podoba, prosimy o zostawienie łapek w górę. Bardzo będziemy z tego faktu zadowoleni. Jest to zawsze dla nas jakaś informacja, że Państwu nasza praca, moja, Piotra, również Tomka Rzezińskiego, który od strony technicznej opiekuje się relacją. Tak, więc... Tomek jest takim niewidzialnym bohaterem, może powiedzieć, tej tak. transmisji. Więc bardzo prosimy o dawanie łapek w górę, jeśli Państwu się podoba i również jeśli Państwo chcą zobaczyć następne nasze relacje, a już następna jest jutro o godzinie 19, proponuję, sugeruję, żeby zaznaczyć przycisk subskrypcji i tego dzwoneczka obok, wtedy Państwo no, nie przegapią na pewno kolejnych relacji, więc gorąco do tego
Zachęcam. No tutaj powinna być partia do jednej bramki, tak mi się wydaje, chociaż czarne mają kontrę w postaci tego pionka, no, może już uważać. C3 można no zagrać. Właśnie. Problem jest taki, że byśmy chcieli tego skoczka, tego pionka blokować, a wtedy ten na A4 nasz padnie. Tak, także skoczek wieża C6, na D5 czasami. Także wieża C6 jest dość rozsądne rozwiązanie i no, mamy więcej przestrzeni na pewno dzięki temu pionkowi na E5 i... Jak stoi czasowo, też jest czasowo dużo lepiej, ponieważ 3 minuty więcej. No miejmy nadzieję, że Radek sobie poradzi sobie w tej partii, chociaż jest wiele takich pozycji, gdzie może paść remis, z uwagi na to, że wymienią się pionki na skrzydle hetmańskim. No i tu tak się zanosi, 4, tak? Bo 4 tutaj... na 4 na skrzydle hetmańskim i królewskim. Królewskim znaczy i będzie tylko remis. Tak, i więc tutaj może zanosić się na remis, więc nie do końca pewnie Radek będzie zadowolony z takiego obrotu spraw. Ale jeszcze już się jeszcze zakończyła takich... partia... Igora Janika i wynikiem remisowym, to ciekawe. Czyli tu chyba Igor zaproponował... Presja czasowa powinna być decydująca. A nie, to było powtórzenie pozycji. Więc widać, że zawodnik posiadający niższy ranking, no trochę bał się. Ale Zbyszku, zobacz, Igora. Pionek na D5 może ci paść. Nie wiadomo, jak masz go chronić. Chcecie wziąć na E3 i tego na D5 jak sobie skubnę? No, tylko wiesz, wtedy osłaniasz strasznie nie. się. No tak, więc... obiektywnie rzecz biorąc, faktycznie białe mają lepszą, ale właśnie to, co mówiliśmy. Zobacz, no 8 presja sekund, czasowa, 8 tak. sekund u Ale u myślę, że, po, że my jesteśmy zadowoleni z wyniku, mhm. bo pozycja Igora strasznie nam się nie podobała. Zobaczmy, co jest u Iwety Rajlich. No widzimy, że te czarne wieże trochę szaleją, ale białe chcą wymienić przynajmniej jedną. Jak wymienią, to chyba będzie w porządku. Ten skoczek cały czas ma problemy z D7, żeby włączyć się do gry, bo wszystkie te pola, które zaznaczam, są niedostępne dla tego skoczka. To może go przez F8 przeprowadzić? Tak, tak jak mówiłem na początku, czyli przez F8 i na E6 tego skoczka czasami można dać, tylko no, trzeba uważać czasami na to bicie. Więc tutaj Iweta też moim zdaniem najgorsze ma w tej partii za sobą. Więc zobaczmy, co się dzieje u Joli Zawadzkiej i widzimy, że Jola no, wybrnęła z tych początkowych problemów, prawda? No, tam były nie lada kłopoty, prawda, po debiucie, ponieważ około tego 15 posunięcia, gdzie raczej figury Joli nie grały. Tutaj już powoli troszeczkę zyskała tlenu i troszkę więcej kontroli nad pozycją. Także też tutaj no, umiejętności gry blitzowej powinny być kluczowe w tym momencie. Tak. I jak to wygląda? No 20 sekund tylko z zawodniczki paragwajskiej. Więc raczej jestem spokojny tutaj o to, co w tej partii się wydarzy. Trzeba na gonie C4 teraz uważać. Trzeba, pytanie, czy to nie jest przeoczenie właśnie. Wieża D1 na B7 na A1, zobaczcie, jest broniona figura. Co teraz? Gonie C5. Tak, to było przeoczenie chyba. Moim zdaniem... Chyba, że jest coś, chyba, czego nie jest... widzimy. I Jola naprawdę tutaj wariant policzyła natychmiastowo niektóre aspekty. Żeby tam jakieś maty może tam widzi, nie wiem, na H6 jakieś wzięcia, chyba. No nie wiem co. Znaczy może widzi, ale tych matów ja za bardzo nie widzę, szczerze mówiąc, więc chyba nastąpi po prostu wieża D8 i bez jakości będziemy grać. Albo... No ale bez jakości, ale to też nie jest... Może goniec D4 może. Goniec D4? Czemu nie goniec? Bo co, wieża D4 będzie? Tak, od razu wieża D4. Tak, wieża D4 od razu jest, nie? To łatwo przeoczy się motyw, Zbyszku. No właśnie dlatego, widzisz, w pierwszej chwili przeoczyłem. Potrzebowałem chwili, żeby zauważyć i to w trakcie partii można spokojnie też to przeoczyć. Mhm. Tym bardziej, że dochodzą tutaj te emocje związane ze świadomością, że gramy tutaj na olimpiadzie, jest mało czasu i... Co to się podziało? Iweta coś takiego doprowadziła? Przegrała? A to jak to? Dość szybko dziewczyny pograły tak naprawdę. Ja nie wiem, czy no mamy wszystko, to jest ok? Nie jest nic opóźnionego naszym? Szybko się sprawy potoczyły. Mała podstawka po prostu. Aha, wie, że podstawiła. Dlatego już potem szybko było. Ojeju. No to nie, trzeba uważać. Źle, trzeba naprawdę uważać. Źle, więc zremisował już Radek Wojtaszek, zremisował Igor Janik, więc jest 2-2 i zostały partie Joli Zawadzkiej i zobaczmy, jak Jan Krzysztof Duda gra. I pozycja wygląda na wygraną, więc tutaj spodziewamy się zwycięstwa Jana Krzysztofa Dudy. No, całe szczęście, że mamy Janka w drużynie. Tak, Janek. To jest zawodnik, który zawsze można go liczyć. Jak jest trwoga, to do Janka. Tak, jak Janek to the rescue, więc
Jak trwoga, to do Janka bardzo dobrze tu powiedziałeś. No, pozycja powinna być prosto wygrana. Król może pójść na przykład na f5, można zagrać g4, potem drugi pionek pójdzie. Tutaj dwa złączone wolniaki. Janek myśli cały czas. Zastanawiam się, czy jest coś, czegoś nie widzę w tej pozycji. Nie, no spokojnie, nie musi się nigdzie śpieszyć. Ma minutę, problem czasowych nie będzie. Po prostu kalkuluje jakieś pewne wszelkie warianty. Możliwe, że jest jakiś problem. A tu problem nie może być, bo zobacz, pionek na A jest czarne pole na końcu i jeśli białe oddadzą pionka i gońca za te trzy pionki na skrzydle królewskim, to będzie remis. Może jakieś takie. A, to jest niemożliwe oczywiście. No właśnie, ale dlatego tutaj spokojnie. Król E5 nastąpi. Aha, no dobra, to obojętne. Król E5 i... Chyba na E4 po prostu kontrola będzie lepsza tych wszystkich możliwości. A ładnie się broni, powiem ci. A to G5 nastąpi z następnym biciem i G4 szach. Mhm. To... Chciałbyś jakąś blokadę. Ale najpierw stawić, bicie, nie? I teraz G5. No, no czemu? O co chodzi Jankowi? Nie rozumiem. Czemu nie G5 od razu? No wiesz co, Zbyszku, to i to pewnie prawdopodobnie wygrywa. Także tak, nie ma... czarne wygrały, więc Jan Krzysztof Duda wygrywa. Prowadzimy w meczu teraz 3-2 i wygrała Jolka Zawadzka, więc 4-2 wygrywamy. No Jolka tutaj, popatrz jak zmiażdżyła przeciwniczkę. Jak to się stało w ogóle? Oddała jakość i wygrała. Oddała jakość i wygrała, no tak. I, znaczy... i mat na linii H, tak jak troszkę już widziałem go też jakimś swoim wzrokiem. Czyli tutaj nie było już ratunku żadnego innego? Może był, ale ciężko go znaleźć, nie tak łatwo. No co masz innego zagrać? Wiesz, nie, to musisz oddać materiał. Chyba wcześniej był problem, że tego pionka na A6 brałeś, troszkę takie pionkożerstwo mogło się obudzić. Wiesz, A4 nie jest głupie to, co pokazujesz. Dziękuję. A to ja bym na A6 po co brałeś tego pionka w takim razie? Nie mogłeś się troszkę cofnąć? Chyba nie widziała zawodniczka motywu, tak? Paragwajska ruchu G5, G5 z ideą Hetman. Wieża E4 jest fajne, bo tam wieża G4 tam jeszcze mogę wchodzić, no ale... Znaczy no wieża G4, hetman H5, goniec H4, skoczek F4. No, czyli wygrana. No to... Ale czy wygrana? Czarnych. H4 co ci no, wziąć? G3 gram. Hetman F3. I tam jest co, taki koniec? Wezmę cię na F3? Dobra, no tam coś, na F6 jeszcze wisi. Coś by się działo na pewno. Tak, coś by się działo, nie ale ma co tutaj myśleć, bardzo ważne, się że... cieszymy, że... No ale w bólach to zwycięstwo przyszło. 4-2. I to tam zawodniczka jedna paragwajska się rozłączyła, no ale cieszymy się bardzo z tego faktu. Jak Państwo się cieszą, to również można łapki w górę dawać, choćby nawet z takiej najczystszej radości z wygranego meczu. I jak teraz Byszku wygląda? Czyli nasz teraz kapitan naszej drużyny co łączy się z zawodnikami, dyskutuje, kto nie, teraz będzie grał? Nie, czy oczywiście, że się nie łączy, tylko wcześniej było ustalone, kto w którym meczu będzie grał, tak jak to wczoraj też było. Między innymi Mateusz Bartel było wiadome, że zagra w tym trzecim meczu. Oczywiście Bartosz tego nie zdradzał, ale Mateusz był poinformowany o tym wcześniej. Więc nie ma tutaj czasu na rozmowę z zawodnikami. Bartosz Soćko, kapitan reprezentacji Polski, jedyne co musi zrobić, to zgłosić skład na następny mecz. I następny mecz rozpoczyna się o godzinie 20 za 19 minut, więc przez te 19 minut możemy Państwa zabawiać. Masz przygotowane? Może zaśpiewać teraz coś. Miałeś coś zaśpiewać. Masz jakieś przygotowane anegdotki, Zbyszku, specjalne na ten moment? Nie mam anegdot, a nie na pewno nie będę przez 19 minut zachęcał do dawania łapek w górę. Żeby Piotr Badowski co zaśpiewał, i tak? I subskrypcji, ojej, gdyby było, a to nie wiadomo jaki próg ustalić, żeby zaśpiewał. A Zbyszku, powiem ci pytanie, czy ty brałeś udział w jakichś takich ważnych wydarzeniach, gdzie miałeś szansę reprezentować nasz kraj na jakichś rozgrywkach drużynowych? Miałem, czy jak to, ale jak to wyglądało? W szlakach juniorskich to było? A w meczach tak, w towarzyskim meczu na Krymie graliśmy z reprezentacją Ukrainy. Miałem tą wątpliwą przyjemność zagrania dwóch partii. Mówię dlatego, że wątpliwą, bo przegrałem obydwie niestety. Czy nie pomogłeś naszemu kraju, tak? No, nie pomogłem za bardzo, ale, nie, żartuję sobie. Ale wyjazd na Krym bardzo fajnie wspominam. Wtedy jeszcze były takie czasy, to był rok 2000 chyba. Już wtedy wiedzieli. 2000 albo 2001, nie pamiętam, ale chyba 2000. Już wtedy wiedzieli, tak, że arcybiskup tam się rodzi. Kto wiedział? No, ci, którzy cię zabrali, to jest może, nie wiem, ja wtedy... Nie, to musiał być chyba 2001, ponieważ chyba byłem już wtedy, właśnie pierwszy medal zdobyłem w Mistrzostwach Polski i wtedy się załapałem do kadry. Wyjazd na Krym super, jechało się pociągiem 48 godzin.
Więc naprawdę super, super wspomnienia z tego wyjazdu. Mieszkaliśmy w jedynym budynku na całym Krymie, który miał ciepłą wodę podobno. No to spoko, trafiło wam się. Ale Zbyszku, no porozmawiamy o naszych zawodnikach. Czy sądzisz, że po takiej jednej partii możemy wywnioskować, czy ktoś jest w lepszej formie, ktoś jest troszeczkę gorzej? Jak to? Po jednej partii nie, ale Radek Wojtaszek grał wczoraj 3 partie. Przegrał, pamiętamy, z reprezentantem Grecji. Teraz z Białymi zremisował również z teoretycznie słabszym rywalem, więc no nie wiem, czy to słabsza forma, bo dopiero co wrócił Radek z turnieju w Szwajcarii, gdzie no po prostu zagrał fenomenalnie. Musimy jeszcze trochę poczekać. Jedna partia to na pewno zdecydowanie za mało. A powiedz mi, u takich zawodników, którzy mają ranking 2700, jest istotne takie właśnie wahania formy? Na ile one są dość duże? Czy zawodnicy jednak utrzymują tą stałą taką kondycję szachową? Jak to ci się wydaje? Czy jest to dość wyraźne, załóżmy? No powiem ci, czy to są długofalowe takie wahania niektórzy formy? Niektórzy z tych zawodników grali gdzieś. Zastanawiam się, jak u Janka to będzie wyglądało, ponieważ ostatni raz grał jakoś 3 czy 4 miesiące temu, więc długo przerwę miał. Ale zagrał dzisiaj w Mokatę, wygrał dość pewnie w turnieju w Ustroniu. Teraz też pokazuje bardzo, no może niepewną grę, bo wczoraj też mu trochę szczęście dopisało w meczu z Peru. No ale szczęście sprzyja lepszym, Zbyszku, często tak się mówi. Szczęście sprzyja też tak, lepszym tak, i bardziej doświadczonym. Oczywiście, to trzeba się zgodzić. Czytam, co tutaj widzowie nasi kochani piszą. A jakie są Państwa może przeczucia dotyczące naszych zawodników? Czy ktoś Wam do tej pory zaimponował dość mocniej? Na kogo warto stawiać, że tak powiem, może kciuki za wszystkimi warto trzymać, ale jakiś taki, mamy taki silny punkt drużyny? Właśnie, jakim zawodnikom może Państwo kibicują, tak? Bo na pewno Państwo kibicują drużynie jako całości, no ale jak w każdym sporcie, czy w piłce nożnej, czy w koszykówce zawsze jest jakiś ulubiony piłkarz, koszykarz, to tutaj też może być ulubiony szachista. Maksa spytał, wynik 4-2 dla reprezentacji Polski. A jak cała tabela się przestawia? Kto jest dopiero liderem po tych trzech rundach? Czy właśnie faworyci też wygrali? Stany Zjednoczone były oczywiście liderem, są niekwestionowanym faworytem. Już mamy wyniki wszystkich meczów z rundy czwartej. Nie, jeszcze nie mamy. Jeszcze wszystkie partie nie skończyły się nie skończyły. No, Stany rozniosły Brazylię 5-1. No, nie biorą jeńców Stany Zjednoczone i no, moim zdaniem jest niemalże nieosiągalne, żeby ich przegonić. Skład mają rewelacyjny. Najlepszy, znaczy na pewno najlepsze zawodniki grające na desce juniora, prawda? Ksiądz Jeffrey już niejednokrotnie pokazał się na tle seniorów z bardzo dobrej strony, między innymi słynny mecz z zawodnikiem Janem Krzysztofem Dudą, to na pewno jest to no, znaczy pewny punkt drużyny amerykańskiej. A kiedy ze Stanami gramy? Jutro. O 19. Jutro w 7 rundzie gramy ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet wygrana w tym meczu niekoniecznie oznacza, że wskoczymy na pierwsze miejsce, prawda? Bo raczej to będzie Ale czemu z Paragwajem? Aha, bo z Paragwajem jest jeszcze. Nie są zapisane wszystkie wyniki. Będziemy może, mieli może rozstrzygają tą sprawę, jeśli chodzi o offline, który się pojawił. Raczej nie. No miejmy nadzieję, że nie pojawią się żadne komplikacje. Będziemy mieli 6 punktów. Już mamy 6 punktów meczowych po czterech meczach. No Stany Zjednoczone mają 8. Nawet gdybyśmy wygrali ze Stanami Zjednoczonymi, Bartosz Sośko mówił, że w przypadku równej, a zresztą tak, tiebreak pierwszy, match points, potem małe punkty. No i w tych małych punktach bardzo ciężko będzie Stany dogonić, bo gromią swoich rywali 5, 5, 5 i 4. Tyle małych punktów zdobywały Stany Zjednoczone. Rewelacyjny. Myślmy o tym drugim miejscu, moim zdaniem, bo ciężko będzie to pierwsze wywalczyć, chyba że jakiś niesamowity tutaj przypływ formy i energii by nastąpił w meczu ze Stanami. Ważne, żeby Grecję wyprzedzić. No niestety przegraliśmy z Grecją, więc musimy liczyć na to, że te inne drużyny Grecji urwą trochę punktów. Jest prośba o podanie szczegółowych wyników z szachownic w meczu z Paragwajem, więc spieszę tutaj z informacjami. Na pierwszej szachownicy Jan Krzysztof Duda czarnymi wygrał z Delgado Ramirezem Neurisem.
Radek Wójtaszek zremisował z Vasquezem Guillermo. Jola Zawadzka czarnymi wygrała z Perez Rodriguez Jennifer. Iweta Riley jako jedyna w reprezentacji Polski przegrała swoją partię z Gabrielą Vargas. Igor Janik czarnymi zremisował z Beintesem Galeano Alejandro. I Ala Śliwicka wygrała z Oviedo Acostą Paulo. Dobrze, Zbyszku, czy ja nie czytam tych nazwisk, wiesz, tutaj zawodników przeciwnych drużyn. Świetnie sobie z tym radzisz, także no super, jako mogę, że mogę tutaj ci pomagać. A powiem ci, dotyczących tych naszych zawodników w tej dzisiejszej rundy, bardzo zaimponowała mi Jola Zawadzka w tej pojedynku, że pomimo troszkę gorszej pozycji, wydawało mi się nawet i może nie, że przegranej, ale pozycji, która już jest stracona, potrafiła no jeszcze zagrać parę dobrych posunięć i na końcu wygrać w chyba w najbardziej takim imponującym stylu z naszych, ze wszystkich naszych zawodników. To prawda. Także na pewno może to podbudować tą zawodniczkę, no bo wiesz dobrze, że jeśli kiepski start w takim turnieju no nie pomaga, to Jolka na pewno jest podłożona, ale z drugiej strony mam nadzieję, że Iweta nie będzie popełniała takich jakichś takich błędów, bo miała dobrą pozycję i chyba w jakieś takie niekoniecznie, no po prostu nie wiem, co się stało. Jest pytanie, żeby przybliżyć, wytłumaczyć system olimpiady. Będę tylko tłumaczył tę fazę, która teraz się odbywa, bo olimpiada już trwa od kilku tygodni, dlatego że reprezentacje tych słabszych krajów musiały przejść dłuższą drogę eliminacyjną, ale rozumiem, że teraz interesuje nas, co przed nami. I wygląda to tak, są cztery grupy po 10 drużyn. My znajdujemy się w grupie D i tam gra 10 drużyn między sobą, każdy z każdym, więc 9 meczów jest do rozegrania. I teraz tak, zwycięzca każdej z grupy automatycznie awansuje do fazy ćwierćfinałowej, czyli 4 miejsca już są zajęte, a pozostałe 4 miejsca będą toczyć się baraże między drużynami, które zajęły miejsca drugie i trzecie w grupach, więc no to drugie miejsce fajnie byłoby zająć, bo wtedy zagramy z trzecią drużyną z innej grupy, więc teoretycznie słabszą. Więc te baraże no prawdopodobnie nas czekają. Ciężko będzie ze Stanami Zjednoczonymi po pierwsze w ogóle wygrać, a po drugie nawet czy ta wygrana cokolwiek da reprezentacji Polski, więc oczywiście wszystko jest możliwe. Tutaj widzimy teraz, aktualnie są przedstawieni zawodnicy wszystkich reprezentacji, tak Zbyszku? Tu jestem u Ciebie po raz pierwszy. Tak, widzimy przybliżenie takiej sylwetki, to może za dużo powiedziane, bo tu tylko suche liczby są przy nazwiskach, jaki ranking posiada zawodnik i któremu to miejsce daje na świecie. Bardzo silna reprezentacja właśnie tutaj Rosji, tak? Która jest na pewno jednym z faworytów. Widzimy, że są grozi. Ale naszym najważniejszym jest elementem wejścia do fazy play-off, to się nazywa, tak? Tak, do ćwierćfinału, jeżeli wejdziemy, będziemy już zadowoleni. Nie mówię, że to jest cel sam sobie, oczywiście. Na razie skupiamy się na tych małych kroczkach. Najpierw awansujmy, a potem będziemy patrzeć, kogo nam przydzielił los i kto jest groźny, a kto nie. Nasi widzowie, Zbyszku, jak sądzisz, bardziej wolą grać szachy klasyczne czy szachy szybkie? Bo jednak do tej pory... Ale kto? Nasi widzowie, może tak się spytamy, może tutaj zapomnimy się. A, no właśnie, tak. może widzowie nam powiedzą, czy wolą grać live, czy w internecie, czy szachy szybkie, czy błyskawiczne, czy klasyczne. No właśnie, bo do tej pory jednak cały czas obserwowaliśmy szachy, gdzie Mistrzostwa Polski komentowały, Zbyszku, to jednak były szachy klasyczne, prawda? A tutaj mamy możliwość zaobserwowania... Nie no, w Mistrzostwach Polskim mężczyzn były i klasyczne, i no szybkie, właśnie, ale... i lice, wszystko no właśnie, było, kobiet też było szybkie. Ale co państwo wolą grać może? Jakie tempo, czy państwo, bo to jest tempo, Zbyszku, dokładnie powiedzmy, jakie to jest 15 plus? 5. 15 plus 5? Dobrze mówię, tak? Tak. Bo myślałem, że plus 10, 15 plus 5, zawsze tak jakoś było. Już sprawdzamy wynik meczu Grecja-Peru. Grecja niestety wygrała 3,5-2,5. Mówię niestety, ponieważ Grecja no, będzie z nami rywalizować, tak mi się wydaje, o miejsce drugie. Patrzę teraz na tabelę. I zajmujemy drugie miejsce przed Grecją, ponieważ Grecja no, przegrała już ze Stanami
i zremisowała z drużyną z Argentyny. Więc mamy punkt meczowy więcej, również małe punkty mamy wyraźnie lepsze, więc no jest nadzieja. Ważne, żeby ze Stanami wygrać choćby z tego względu, żeby ta Grecja nas nie ścignęła. Teraz czeka nas runda piąta, a w rundzie piątej gramy z drużyną z Włoch. Gdzie czy u nas nastąpi jakaś zmiana w składzie? Nie. Gramy tym samym składem, a Włosi grają w składzie Vocaturo, Lodici, Zimina, Brunello, Moroni i Grimaldi. No wiesz, Zbyszku, podobno zwycięskiego składu się nie zmienia i no, miejmy nadzieję, że teraz nasza reprezentacja również odniesie zwycięstwo, ponieważ no, nie ma chyba już miejsca na żadne potknięcie, prawda? Tak, tutaj trzeba wrzucać coraz to wyższe biegi moim zdaniem, albo przynajmniej nie redukować ich. O, tutaj Adam Salomon pisze, że 15 plus 10 chcą grać, lubi grać online. A może też Państwo się podzielą informacjami, jakim tempem partie lubią Państwo oglądać? Czy to są blice? No wiadomo, w blicach i rapidach jest dużo więcej emocji na ogół, ale mniej czasu za to dla nas, komentatorów, żeby wytłumaczyć, może przybliżyć Państwu jakieś idee, które przyświecają zawodnikom. No i widzimy podgląd teraz na tabelę, widzą Państwo, my jesteśmy w grupie D, o już niestety tabelka zniknęła, ale było widać przez chwilę, że Polska na drugim miejscu w swojej grupie. Tak, Marcin P. napisał, że oglądać partie klasyczne woli, bo więcej analizy jest. Ja nie wiem, ja chyba blice najbardziej lubię oglądać i szachy szybkie. Też lubię oglądać bardziej blitz, ale oraz szachy szybkie. Nie, tak. Wiesz, to jest najbardziej efektowne i oczywiście te partie na Olimpiadzie również ogląda się niesamowite wrażenie na mnie pozostawiają, ale jeszcze lepszy i większy smaczek, gdy jest możliwość obserwacji zawodników, wiesz? Kiedy tak, grają, tak, jak fajne. Widać szachownicę. To jest najlepsze. Miejmy nadzieję, że no, pojawi się coraz więcej takich u nas relacji. Może kiedyś będą Mistrzostwa Polski, czy po prostu inne turnieje i będziemy mieli możliwość to Państwu zaprezentowaniu, bo jednak to chyba się najlepiej, tak w cudzysłowie powiem, sprzedaje i no, dostarcza nam na więcej emocji, bo oczywiście tutaj emocji też jest bardzo dużo, ale mamy tylko możliwość, wiesz, zaobserwowania zawodników na kamerkach, w domowym zaciszu i jest to fajne, ale no, znaczy jest to fajne, no. Zgadza się. No i co, czekamy, mam rozumieć, że dokładnie punkt 20 rozpocznie się kolejne rundy, tak? Także... Tak, za 5 minut rusza kolejny mecz z Włochami. No znowu jesteśmy zdecydowanym faworytem, ale no trzeba uważać, w szczególności, że na desce juniorskiej Igor Janik nie będzie miał łatwego zadania, gdyż gra z arcymistrzem. Moroni Luka junior, bardzo dobry, obiecujący zawodnik. Również szachistki po stronie Włoch są silne. Zimina i Brunello, bardzo dobre zawodniczki, doświadczone. Nie wiem nic o zawodniczce Grimaldi, która z juniorką. No i Vocaturo oczywiście też bardzo. Ale powiedziałeś, że Igor gra teraz z arcymistrzem, ale z tego co widzę ma wyższy ranking w czachach szybkich, także na pewno Igor sobie poradzi. A mam u ciebie takie, Zbyszku, takie pytanie, mamy jeszcze 5 minut przerwy. Czy sądzisz, że w tych 5 minutach ktoś byś sprawdzał na przeciwnika? Co, czy on gra D4, czy gra E4 w jakiś taki sposób, jakieś takie proste warianty? Tak, spojrzałbym na pewno szybko, bym spojrzał, nie? Tak. To, no bo... nie mówię o jakimś mocnym przygotowaniu, tylko sprawdzeniu, jakie warianty wybiera, bo może czasami bardziej nam leży, powiedzmy, królewską indyjska od wariantu Niemcowicza. I dzięki temu wiemy, na co możemy się decydować. Ja myślę, że zawodnicy tę robotę już odhaczyli wcześniej. Ponieważ większość drużyn gra tym samym składem co wczoraj, więc można było się spodziewać, kto będzie grał. Teraz może nawet to nie było koniecznie. Jeżeli nasi zawodnicy przygotowywali się na tych zawodników, którzy teraz mają grać po stronie Włoch, to już tego przygotowania moim zdaniem nie było. Tylko zobaczyli, czy wszystko się zgadza. A jeżeli coś tam się pozmieniało, no to możliwe, że jeszcze coś tam... Możliwe, że wtedy jeszcze coś tam popatrzą. No miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy znają swoich przeciwników. Może nie żadna wylot, ale wiedzą, czego się spodziewać i no teraz
starają się wykorzystać swoją szansę i jeśli dostaną lepszą pozycję po debiucie, no to po prostu zatłuką swoich przeciwników. Mocnych słów używasz. Nie, ale... boję się, nie boję się używać ale... mocnych słów. Ale możliwe, że słusznie. Słusznie to nazwałeś, że zatłuką. No, bardzo byśmy chcieli. Zaraz czekam cały czas, bo tutaj tak Czeskom udostępnia linka do meczu. No właśnie, widzę, że musisz tu być dobre umiejętności, takie manewrowo, strategiczno, jeszcze komentatorskie, ponieważ no, masz tak parę linków, musisz się dobrze orientować w tych wszystkich zawiłościach w Czeskoma. Tak, nie możesz tutaj... za późno, nie możesz za wcześnie, musisz w punkt. Muszę w punkt. Także za każdym razem, jeśli mam nadzieję, że nie będzie żadnych takich malutkich problemów, tak jak w partii z Radkiem, które zaraz byszko nam się przytrafiły, prawda? Ale jak coś, na pewno szybko sobie poradzisz. Jeśli takie się pojawią, no to przepraszamy wtedy, nie? Przepraszamy, ale no widzisz, odświeżenie szachownicy coś dało, więc może wprowadzimy to rozwiązanie na stałe do naszego repertuaru. Jak coś się dzieje, to odświeżamy. A to jest stary motyw. Dobrze, tylko nie resetuj, tylko tak. Wtedy byłaby kicha. Pytanie mamy od jednego z widzów. Czy uważamy, że przygotowanie przed partią jest korzystne, czy jednak może przysporzyć trochę zmęczenia i dekoncentracji? No, wszystko zależy od skali, prawda? Wiadomo, że przed partią człowiek powinien się zrelaksować przede wszystkim, tak mi się wydaje. Dlatego też wczoraj właśnie byłem zszokowany tą sytuacją, że Mateusz Bartel nagle wszedł do składu, który wiemy, że nie odpoczywał, tylko transmisję prowadził z tej olimpiady, a wiemy, że transmisja jest męcząca, prawda, Piotrze? Że no, takie... nie jest lekko, tak naprawdę. Nie przecież jest... ja się dobrze bawię trochę, Zbyszku, z tobą. Na pewno w tych partiach ja się mogę wiele nauczyć od najlepszych. No, przecież Radek Wojtaszek i Jan Krzysztof Duda, no to sama przyjemność do oglądania tych zawodników. A propos tego przygotowania, właśnie mówiłeś o skali. Sam miałem jakąś historię, że przygotowałem się 2 godziny na partię, po czym w pierwszym posunięciu przeciwnik mi zagrał coś, czego się nie spodziewałem. No to te 2 godziny może mogły później zaowocować, ale na pewno nie jeśli chodzi o w jakiś sposób odświeżenie, ładowanie baterii przed samym pojedynkiem. Dokładnie tak. No, dlatego ja też lubię swoich przeciwników zaskakiwać często już w pierwszym posunięciu, czy w drugim, trzecim, bo wiem, że to psychologiczny skutek również ma spory. Kliknąłem już na link meczu, powinny mi szachownice teoretycznie się zacząć otwierać. Mówię teoretycznie, bo różne rzeczy się tutaj działy. No i właśnie to jest ten, Zbyszku, moment, w którym musisz poradzić. Znowu muszę w OBS-ie to zmienić. Znowu chyba coś sknąciłem. Może tutaj naszego technika poprosimy, czy nie, żeby nam tutaj coś zmienił. Jak powiem, nie jest tak łatwo lawirować pomiędzy tymi wszystkimi stronami, które tutaj posiadamy. Łatwo popełnić błąd, Zbyszku, a wiesz, jak to, jak popełnisz błąd, no to szybko później możesz być wytykany przez te swoje malutkie błędy. Nawet takie nawet na streamie. O, ale widzimy już Jan Krzysztof Duda, biały mi gra D4 z Daniele Vocaturo. Mecz bardzo ważny. Trzeba ten mecz wygrać, proszę Państwa. Jak wszystkie mecze do końca praktycznie. No może ze Stanami jeszcze będzie jakiś... Też trzeba wygrać. Nie, wiadomo, wszystkie może mecze. Lepiej wygrać, tak? Ale... Wiemy, że no, mamy na tyle silny reprezentant, że naprawdę potrafimy... No, wyniki naszych zawodników świadczą o tym, że nie powinniśmy się bać nikogo i do każdej partii powinniśmy przychodzić o wynik no, po prostu korzystny dla naszych zawodników. Tak, no tutaj F3, czyli... No kontrola pola E4 i zamknięcie tego gońca, który będzie w stanie na B7. Tak, no i tutaj ostre rzeczy się będą działy moim zdaniem w tej partii, ale... No dziwne te warianty strony czarnych. Mi się to oksymistycznie jakoś nie podoba. No, E5 musi pójść prędzej, tak? Prędzej lub później, no bo innych możliwości tutaj nie widzę, żeby starać się te czarne pola w jakiś sposób kontrolować. No tak. Adam Biesiadecki pyta, czy pierwsze i drugie miejsce daje awans do play-off. Nie, pierwsze miejsce daje bezpośrednio awans do fazy play-off, a miejsce drugie i trzecie daje awans do baraży. Będzie trzeba stoczyć bój o awans. Gdzie można tabelę zobaczyć? No, tabela na przykład jest w serwisie Chess Results. Więc zaraz może obsługa techniczna tego, albo nie będę tutaj obsługi
Aha, o, dałem linka na czacie do tabeli. Mam nadzieję, że link jest dla wszystkich widoczny. YouTube. Na YouTubie. No to co? Co tutaj się dzieje? Bardzo ciekawa pozycja powstała. Czarne wydaje się mają popsute pionki, ale... Z drugiej strony no jest... Z drugiej strony centrum jest zapchane. Goniec biały jest na F1. Tak. Prawdopodobnie on musi chyba przez H3 zostać wyprowadzony, prawda? Czy to nie jest... Czy albo D3, C2, A4. No na pewno nie chcemy zostawić końcówce, gdzie ten nasz goniec no, będzie funkcjonował. Kiepsko. Tak. Długa. No to już dobra. Już wiemy dlaczego Jan ma tutaj, no jest liderem polskich szachów i jest naszym zawodnikiem, a ja tu sobie komentuję w studio. Szukam jakiś G3 goniec H3, to po prostu długa roszada. A czy G3 goniec H3 możliwe, że nastąpi? Ale wiesz co, ale to mi się dużo bardziej podobało. Po prostu długa roszada bez nawiasu. Nie wiem, czy nie G4, H4, no G5 i wtedy dopiero no właśnie, goniec H3. Może w ten sposób. Jakieś takie posunięcie. Bardzo fajnie, Janek gra przede wszystkim bardzo pewnie. Widzimy, że ma ponad 15 minut, więc widzimy trochę znudzony, jakby siedział. No chyba wie, to się znaczy znudzony. No, jest u siebie, można powiedzieć. Jest w swoim żywiole. Dostaje pozycje, które lubi. No, przynajmniej ta pozycja tak mi się mocno kojarzy ze stylem naszego zawodnika. I tutaj no raczej ten marsz tych pionków może będzie dość niebezpieczny dla przeciwnika, także przenosimy się do innych partii. To kogoś włączyłeś chyba... Mi się kliknęło coś. No, Zbyszku, i to na samym dole masz naszych zawodników. Okej. Okay. To jest partia. To zobaczmy partię w takim razie Radka Wojtaszka, który gra czarnymi figurami i coś tutaj poszło ostro. Również wariant F3 widzimy, B5, bardzo ciekawe. No ciekawe, czy to jakieś przygotowanie? I popatrz, Piotrku, ile przeciwnik Radka ma czasu. Chyba był super przygotowany na to niestety. Pan Lorenzo Lodici. Wiesz co, teraz wydaje mi się, że chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie Radek chciałby wziąć na D5, ale zmusić przeciwnika do wzięcia na D5 pionkiem. Teraz jest to niemożliwe, prawda? Bo za każdym razem weźmiemy pionkę na D5, odbije skoczkiem prawdopodobnie. Tak. Czyli decyduje się zmiany struktury, przepchania tej opozycji, bo chciałbym wyprowadzić skoczka na 7, a ty pionek na E6 by wisiał. Skoczka chcesz wyprowadzić na... Wcześniej chciałeś. Wcześniej. Okay. A teraz pionek na E6 by wisiał, prawda? Tak. Także decydował się zmienić. I tutaj chyba plany będą związane z skoczek H5, F5, czy skoczek H5, skoczek F4, starać się te czarne pola wykorzystać. Nie wiem, szczerze mówiąc, co to za pozycja? Na pewno białe mają więcej przestrzeni, z uwagi na tego pionka na D5, prawda? Tak. Pozycja ma charakter zachowany, ale ja lubię grać podobne struktury czarnymi, także ja trzymam kciuki mocno za Radka i wiem, że no Radek też się będzie orientował w takich pozycjach. Tak, myślę, że wszyscy kibicują tutaj Radkowi i reprezentacji Polski. Cała Polska. Pewnie może Państwo również napiszą, skąd Państwo kibicują. Bardzo chętnie się dowiemy, jakie to miasta. Czasami się dowiadujemy, że no, z wielu krajów, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia się już pojawiały tutaj ludzie z wielu, wielu krajów, więc może teraz również się dowiemy. No, już widzimy, że z Gdyni już jeden widz napisał, że obserwuje to, co się dzieje. No dobrze, że ten Włoch już myśli trochę, prawda, w tej pozycji. Ciekawe, że mistrz międzynarodowy gra w reprezentacji Włoch, że nie wystawili arcymistrzów, prawda? Trochę to dziwna decyzja. Nie wiem, nie znam wszystkich zawodników we Włoszech, bo tam już arcymistrzowie byli, no ale jednak no podjęli taką decyzję, to na pewno powinna być no słuszna. I G4 posunięcie jest dość ciekawym zagraniem, ale trzeba... Nie no, myślałem, że jakieś poświęcenie na G4 będą. No popatrz, z Rzymu nawet ktoś kibicuje, pan Jan. Ciekawe, mam nadzieję, że pan Jan kibicuje Polakom, mimo że z Rzymu pan kibicuje. Pojawiła się Malta, więc również blisko Włoch. Lublin, Warszawa, super, no, Podlaskie, wszystkim, Grudziądz. Wszystkim no, dziękujemy, że jesteście tutaj z nami i Kopenhaga, popatrz, się pojawiła, więc znowu światowo się zrobiło. I no Wrocław, Żywiec, nie wiem, z małej litery, więc nie wiem, czy chodzi o miasto, czy o napój. Gliwice się pojawiły, zresztą to moja mama, widzę, ogląda. A to Zbyszku, więcej zawodników z zagranicy niż z naszego kraju, z tego co widzę tutaj. Widzów, Irlandia, Londyn, mówiłeś Kopenhaga.
No tak, ktoś z wakacji jest, bardzo fajna, bardzo fajna kraina. Najlepsze miejsce, gdzie najlepsze miejsce z wakacji. Albo z kurortu. Tak, jest też Chorzów, więc Śląsk. Knajpa w Reykjaviku, no proszę. A, ogląda Raków, Legię i szachy. No to pozdrawiamy Krzysztofa z Reykjaviku. I co, chyba więcej się na szachach dzieje, moim zdaniem. Reykjavik, super miasto, więc... Dobra, ale Zbyszku, tak, wracamy nam do parę rzeczy, tak? Co tam się dzieje? Zobacz to może u inne partie, u dziewczyn. Tak? No pewnie, u dziewczyn. No to zobaczmy, jak Jola Zawadzka białymi gra z Olgą Ziminą. To jakimś Karokan pewnie był, nie wiem. Tak, Karokan i co? Czarne mają chyba się dobrze. Są a jak, pionka, jak jest pionka? Ale... Bez pionka, pionek na D5 pionek... nie jest rewelacją. Może trzeba go oddać. Pewnie jakiś... na D3, tak? O, wiesz, że H3 mi się podoba. Ale skoczek B4 może, sorry. A skoczek B4 nie możesz. Skoczek ale wiesz, D5 zagrać... może. Ale jak chcesz zagrać długą roszadę, goniec C3 w jakiś sposób. No może, Pion to pion, tak. Jeżeli białe go nie tracą, to super. To, no to krok po kroku będą po prostu konsolidowały swoją pozycję i w pewnym momencie, kiedy po prostu poprawią swoje figury, pionek zostanie dalej zdobyty po stronie Joli i może później fajnie byłoby, jakby to został wykorzystane. Także wiesz, a czy mi się posunięcie podoba? I teraz zdaje mi się, że czarne teraz powinny troszeczkę zastanowić się, jak tutaj pograć i w jaki sposób starać się naszą przeciwniczkę kontrować i atakować. Wiesz, że D5 jest na pewno jeden z takich zagrań. No jest to nieprzyjemny ruch, bo są wielofunkcyjny. Wieża atakuje pionka na C5, to jest ta pierwsza rzucająca się w oczy funkcja, a druga to jest zdublowanie się po linii D i atak na tego biednego pioneczka na D3. Ale on jest taki biedny, ponieważ on tutaj zawsze skoczek F4 właśnie będzie w tym momencie. Także może wieża C1 lub B4 chyba. Wiesz co, B4 nie chciałbym. Ale musisz B4, jak inaczej chciałbym. Ale wieża C1 chciałem zagrać i dopiero konia F4. A to długiej roszady byś już nie zrobił. Ale dobra, ale teraz wieża D4, bo z konia F4 może być i pionek na B4 może też padać, wiesz. A, to prawda, prawda. W tym momencie tak troszeczkę, czy na pewno trzeba byłoby to rozważyć i dlatego te B4 nie zawsze dla mnie to jest takie... Może skoczek C1 trzeba zagrać w takim razie. Ale jak chcesz grać skoczek C1, a co w skoczku E4 powiedzmy? Albo skoczek D4. No właśnie i to jest dlatego te B4 czasami tam... No wiesz, Zbyszku, jak pójdziesz pionkiem do przodu, to już się nim cofniesz, prawda? Także na pewno trzeba było to rozważyć. Ale a miałeś, zobacz, masz 15 minut na zegarze, także Jola musiała to, nie wiem czy... miejmy nadzieję, że to jest słuszna decyzja. Tak, no to co? Przenosimy się na kolejną partię. Tutaj jakieś partie z innych meczów niestety połowy. No wiem, Zbyszku, tam łączymy to mecz samorządzie, ale to mamy, kontrolujemy sytuację. Partia Iwety Riley, która gra czarnymi, widzimy, nie potrzeba tutaj detektywistycznych umiejętności, żeby zaryzykować, że to obrona francuska była. Świetnym jesteś detektywem. Więc... Mógłbyś robić w tych programach, wiesz? Jakich? No, uwaga, policja, nie, czy to jest detektyw, no takich paradokumenty, także poradził mi paradokumenty. Sobie niesamowicie w nich. Nie wiem, czy mam to jako komplement odebrać, czy jako jakiś umiejętności taki przytyk. Umiejętności detektywistyczne na wyższym poziomie, ale co sądzisz, wiemy, że to jest Francuz i czy ta pozycja jest dobra na nasze zawodniczki? No zła chyba nie jest, jak na obronę francuską. Tutaj te pionki wydają się słabe, ale to tylko pozory, bo wiadomo, że są trochę słabe, ale nie ma jak ich atakować, więc i pozycja jest na tyle dynamiczna, że takie słabości można właśnie w tej dynamice jakoś tam ukryć odpowiednio. Ale Zbyszku, jaki plan ty byś zrobił? No, raczej przełom pionkowy F6? Nie wiem, czy F6 jakoś bym próbował. A może jakiś po prostu wieża G8 i starać się tej linii? Gdzie to na przykład? A może po prostu jakieś wieża G8 i na przykład wieża, nie wiem, czasami na G4. Jakieś takie numery, ale ja nie wiem, czy bym F6 od razu jakoś nie próbował zapodać. Nawet nie wiem, czy nie teraz. A ja bym się F6 bał. No dobrze, tak powiedziałeś takim tonem, że rzeczywiście się boisz. Chciałem nadać troszkę tutaj karnę, bo ja bym się bał, że pole E5 muszę dla swojego skoczka i ta wieża na H3 będzie mi tego hetmana atakować, wiesz? Tak, ta wieża po takim... Już teraz nawet patrzę na tego hetmana, powiedzmy skoczek E1 już, zobacz. Zbyszku, skoczek E1, ty zagrasz skoczek C2, jeśli mi zbijesz, mam jakiś skoczek C5 czasami, no nie wiem, no trzeba uważać, tutaj nie jest tak... Skoczek E1, skoczek D3, skoczek C5, no właśnie, także takie idee. No, widzimy i biały i czarny mają swoje pomysły, no i
No, zawodniczki muszą w jakiś sposób no, prześcigać się w tych pomysłach i lepiej reagować na wydarzenia na szachownicy. No, miejmy nadzieję, że Iweta sprosta temu zadaniu i no, wyjdzie tym razem zwycięsko z tego pojedynku. Tak, miejmy taką nadzieję, no bo po takiej porażce białymi, mimo że drużyna wygrała, no na pewno mogłoby to na niektórych zawodników podziałać deprymująco, ale na tyle, na ile znam Iwetę, to jest fajterka i ona takimi rzeczami jak przegranie partii się nie przejmuje za bardzo, tylko co? Źle mówię? Nie, dobrze mówisz. Dobra, no będzie walczyć. Tak, da siebie będzie wszystko. Walczyć. No to co? Patrzymy na kolejną partię, tak? Naszego młodego chyba Arty... Nie, dobra, popatrzymy na Alę Śliwiską, która zagrała obronę Pirca. Tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć. I na drugi rzut oka powiem ci, że no białe to ok. Znaczy... Ciekawe, że ta wieża na E8 jakoś przeszła. Hetman tutaj stoi, nie? Mhm. Jak to się stało? Wiesz co, Zbyszku, boję się strasznie posunąć G4 w pewnym momencie. Nie wiem, czy to są możliwe, bo to... Jakiś strasznie strachliwy jesteś dzisiaj. Znaczy, no bo te G4 to są posunięcia... O, to też E5 mi się podoba, ponieważ ja nie mogę wziąć pionkiem nigdy na E5. Znaczy, muszę wziąć pionkiem na wygrać, ale goniec na G7 będzie w klopsie po prostu. Nie, ten goniec na G7 nie jest zły. A ja uważam, że on są kiepskie takie goniec na G7. Nie, to ten goniec moim zdaniem jest A moim zdaniem nie. Zaraz zagram sobie goniec E3. Zagramy czasami F5, oczywiście po jakimś uprzednim zejściu królem i ten goniec jest ok. Znaczy ja już tak nie mówię, bo na jednej swojej relacji mówiłem, żebyśmy takiego gońca sobie nie stawiali. Wiem, widziałem. Dzisiaj zresztą. Dlatego też staram się tutaj kontynuować swoją myśl i mi się po prostu nie podoba. Dlatego a tamto w ogóle, bo ty pytałeś, czemu E5 nie można zagrać w jakiejś tam pozycji, a moim zdaniem można było zagrać E5. A, no dobra, ja mówię o podobnych sytuacjach mówiłem. Tak. Teraz podważasz mój komentarz. Nie, na pewno miał dobrych argumentów tam używałeś, że E5 rzeczywiście z tych względów, o których mówiłeś, może nie było dokładne, ale a co, tutaj co, C6 się można zagrać? A, tam pionek. No właśnie, a też chcesz zbić na te skoczek C5, zaraz goniec C5 co zagrać. C5 jeszcze i dlatego zobacz, goniec kiepski, skoczek na H5, co? Może skoczek F4. Może trzeba łubudu zrobić na D5. Łubu dubu, prezes klubu, a skoczek F4 jakiś a może, nie. A B6, o B6, wielofunkcyjny ruch. Mhm. Bronię pola C5 i przesłanie pionka A7. I robisz te dziury na A6 i C6. Na A6? A czy czym ty na A6 chcesz stawać? Chciałem znaleźć dodatkowo, żeby wyszukałem. No dobra, ale na C6 mamy kryte pole przez... Nie, no masz rację, B6 jest okej, no B6 trzeba zagrać. O dobra, B6, hetman E2. Na A6 idę hetmanem. Znaczy ja nie mówię, że ta pozycja jest dobra czarnego, tylko chcę uniknąć jakiejś porażki tutaj natychmiastowej. Tak, masz rację. I pirk jest takim debiutem, czy pirc? Pirc. Pirc. Jest takim debiutem, że no chcemy przechwytywać, jakieś kontrować przeciwnika, prawda? Jeśli uda nam się zagrać później jakieś może konie F4, może F5, to w przyszłości jest ta szansa taka, jak taka napięta sprężyna, ona w pewnym momencie się otwiera, w jakiś sposób miejmy nadzieję, bo Ala lubi grać aktywne szachy, a tutaj na razie tych aktywnych szachów nie ma. No ale zerknijmy, co się dzieje w kolejnej partii. Widzisz, nie potrafię tam tych... Masz, pod spodem masz naszego zawodnika, Jan Capablanca, młody mistrz świata, przyszły, miejmy nadzieję, że nim zostanie, czyli Igor Janik. No i pozycję ma jaką? Nie wiadomo. Ciekawą. Skoczek oczywiście jest świetny na D4. Ale przeciwnika te wieże na linii E też kontrolują szachownicę. I tutaj wieża G5. Ja tego nie widziałem, teraz masz rację, goniec H3 grozi, cały czas to musi nie, być... Nie, grozi. No dobra, ale ja tylko mówię, że to, tak, motywy, wieża G5. No B4 to ruch i nic nie zmienia. Ale poprawiające czasami, wizualnie na pewno dobrze stoi. Tak, pytanie, czy to nie jest za wolne, czasami nie? Czasami A4 i B5 jest, ale tutaj czarne... Ale ciężko znaleźć plan dla białego, wiesz? No bo dla czarnych jest spoko, a tak, a białymi to co? Centrum nic nie zrobisz, na szczycie królewskim nic nie zrobisz, może faktycznie to A4, A5. Hetman E7. Hetman prawdopodobnie będzie chciał się przerzucić na skrzydło królewskie, czyli na przykład ruch skoczek E4 może nastąpić, z następnym właśnie hetman H4, wieża G5. No i na pewno tego ataku powinien się Igor obawiać. Moi zawodnicy tutaj grają tak, jakby chcieli niedługo tutaj, nie wiem, podpisać remisy, nie wiem, skoczek F3, jakieś wieża H5, jakaś taka pozycja mi się wydaje taka, nie wiem, do forsowania takich niektórych rzeczy, że i białe i czarne ustawiły solidną pozycję. Lecz jednak chyba tutaj czarne mają troszeczkę więcej argumentów z uwagi na też mi się tak wydaje, plan, że, na taką na króla. Że czarne stoją chyba trochę przyjemniej. No to co, chyba wszystkie partie zobaczyliśmy, to drugie kółko robimy. Wracamy do Jana Krzysztofa Dudy. Mhm.
Jan Krzysztof Duda jak zwykle dostarcza nam wielu emocji. Pozycja jest no, zwariowana na pewno. Ale trzeba nie uważać. Skoczek na F5 robi robotę. Czy się będzie prędzej, czy później będzie czego przegonić za pomocą posunięcia F4? Czy na przykład bicie, wybicie i ten pionek na B5 będzie słaby, zauważ. No tak? Właśnie, trzeba. O... Myślałem o ruchu G5, wiesz, szczerze mówiąc. Tego skoczka chcesz zostawić po prostu. No to ty nie będę na D3 nie chcesz wziąć. Nie tylko skoczka zostawić, tylko. Chcesz zbić na B5 i hetman F6. Tak, chcę po prostu po czarnych polach tutaj cię smyrać. Fajnie grać na blokadach. Ja bym chyba, mój ulubiony element takiej sztuki szachowej to granie na blokadach po pewnych polach. To jest dość takie dość sympatyczne, nie? Jak Zbyszku uważasz? No tak, lubię, ale wolę grać na mata. Grać na mata, no to... to jest element szachowy dopiero. Super. No i teraz co, wieża B8 albo hetman F6 moim zdaniem jest najdokładniejsze, no F6, żeby pole F4. F4. No ale co Janek ma robić? Ale poczekaj, bo po hetman F6 jest kuku, wieża H5. No właśnie, że nie, bo zagram hetman F4. No i stracisz tego pionka na F4. Nie stracę, może skoczek G6 jeszcze będę mógł zagrać jeszcze zawsze. Aha, no ale co ale nie to już tak takie... defensywnie, jeśli skoczkiem będę musiał odejść, skoro chciałem go postawić na E5. No ale to posunięcie G5 jest dość mocno zobowiązujące, no bo owszem, nie grasz G5. Może F6, król H8, może od razu król H8. Ale to nie wiem, czy bym chciał G5 zagrać Zbyszku w takim razie. To musiałbyś troszeczkę dość dokładnie to przekalkulować. Prawda. Ale król H8 nie możesz, bo F4 ci zagram. Nie możesz wziąć, bo mat na G7 podpowiem ci. Tam jest mat, dwóch dostajesz. No ale zagram skoczek G6 po F4. No to i... E5 dostaniesz jakieś jeszcze. No otwiera to... się goniec. No nie wiem, tak mówię totalnie, rzucam... Na F4 ci wiś. Dobrze, masz pewnie masz rację, tak. Ale pojawiają się... to jest taki motyw. Jeżeli nastąpiłoby teraz król H8 F4, po skoczek G6, owszem, biały mogą zabić pionka na G5, ale wtedy już to pole E5 dla naszego skoczka... jest świetny, a te pionki, prawda? G i H będą przyblokowane. Tak, będą przyblokowane, więc ten pionek G jeszcze bardzo słaby będzie, prawda? Mhm. Więc no, dobrze, że Janek ma tutaj przewagę czasową. To może się przydać, bo ta partia na pewno dojdzie do takiej fazy, gdzie poniżej minuty zejdzie reprezentant Włoch. Ale Zbyszku, powiem ci, że najważniejsze rzeczy nie zważyliśmy. Janek ma pionka więcej tutaj chyba. Nie wiem, czy dobrze liczę. Chyba jest to dość duży czynnik w tej pozycji. A którym... rzeczywiście, nie liczyłem też, bo tak te pionki są rozbite, po każdej jest w strefie szachownicy. Pionek jest więcej, także no jest to... Jest to plus. Mhm. Recer pyta, co znaczy GM i IM. GM to jest skrót od angielskiego słowa Grandmaster, czyli arcymistrz. I IM oczywiście International Master, czyli mistrz międzynarodowy. Król H8, popatrz. Ale to nie znaczy, to dobre oczywiście jest. F4 chyba nastąpi, no bo... No, później nie zdążymy z F4. Bo później tak, gramy teraz F4 albo zapominamy. Albo nigdy. Albo nigdy. Janek nie wygląda na kamerze na jakiegoś skaczącego z radości. A czy bym powiedział na tego, który już... On ma, tak wygląda jakby, nie wiem, przypalił mu się kotlet na patelni i tak reagował. Nie przypalam się kotlet, także Zbyszku, nie wiem jak jest u ciebie. Jestem świadomym tutaj. No spokojnie. Spokojnie. Janek spokojnie, to jest chwileczkę. Generalnie oaza spokoju na ogół. Czasami wydaje się po mice, że on właśnie może być znudzony czy niezainteresowany. On po prostu jest wyluzowany i. On po prostu chyba zna swoją wartość, swoją siłę gry i wie, że no, zawsze jest w stanie coś tam znaleźć. Jakieś takie no, z tarapatów zawsze wyjdzie, jeśli takie się pojawią, a w dobrą pozycję potrafi docisnąć. Do czego ma się denerwować? Czemu ma nie być wyluzowany? Tak, no jest najlepszym zawodnikiem w tym meczu, więc no, idzie dokładnie tak, jak zakładałem. Teraz pytanie, czy rzeczywiście to twoje E5, o którym mówiłeś, czy jest groźne? Może jest, może nie jest, nie wiem. Może trzeba zabić, ale popatrz, bo moim zdaniem zabicie na G5, to pole E5 nie, może nie być takie istotne, bo zagramy wieża F1, wieża F5, czasami będą groziły poświęcenia na E5. Zbyszku, ale ja nie chcę tam wyjść skoczkiem, gdy cię zaskoczę. Ja chcę zagrać hetman E7 i F6, może jakieś może A3 czasami po czarnych polach tam cię skubać, także nie wiem. No okej, ale to zagram tak samo. Wieża F1, wieża F5, druga wieża tutaj, jakiś hetman C3, czasami się przerzucę słabość na F6. A okay. Dwa pionki więcej. Okej, okay, dwa pionki więcej, okej, okay, ale ja uważam, że czarne też mają takie swoje szanse i wystarczy, że w pewnym momencie zagramy malutką niedokładność i możesz być przechwycony. I ta pozycja mi się nie podoba. Dla?
dla białego? No tak, znaczy dwa pionki więcej jest, nie? Tak, tak powstało, przepraszam? Tak powstało, tak. No to ja wolę, te, znaczy dobra, no dwa pionki więcej. No, ale nie, ten skoczek no wiadomo, że białymi wolimy grać. A ten skoczek na E5 jest no, rewelacją sezonu? Nie, nie przesadzaj. A drugi gramy tak, nie, goniec tak E2, i gobijemy. A, ale nie, my gramy goniec E2, goniec tak, H5, pionka. Pionka na F7 zgarniamy. Jak go chcesz zgarnąć? No zagrać wieża A. Skoczek broni. Ale chcesz zagrać na H5 i drugą wieżę na F1. A to król pójdzie na G8, tak? A no, no to dobra. Nie, ale... Mój pięcioruchowy plan, bo spalił na panewce, bo król G8 zagrałeś, tak? Chodzi o to, że mamy dwa pionki więcej, więc będzie opcja czasami popatrzeć. Jeżeli poświęcimy na E5 i będziesz musiał zabić na przykład tym pionkiem, to wiesz, my królem sobie podejdziemy na C2, na C3, jeżeli poświęcimy jakość, nawet pójdziemy na C4, tak? No dobra, łatwo ci mówić, ja sobie teraz C4 też mogę zagrać, tego nie, na B5 wziąć. Ja, no. Ja wiem, że łatwo nie mi jest, mówić. Nie jest lekko i miejmy nadzieję, że, no ja jestem pewien, że Jan znajdzie tutaj najlepszy plan dla białych, ale nie jest on łatwy do zrobienia. Jan znajdzie plan, to jest, dobrze to powiedziałeś. No to co, patrzymy na partię może Radka Wojtaszka w takim razie. No i tak za nie mówiłem, bo się zastanawiam, co... Pionków dużo jest tam na stronę. Falanga pionków ruszy. Tak, falanga jest niezła. No, pole na E4 wygląda tak apetycznie, jak tylko apetycznie pole może wyglądać. Pole E4 wygląda tak jak cukierek, na który patrzy wiesz, dziecko i ma ochotę je zjeść. Tak, I dlatego ten skoczek, gdy tam na E4 wylądować. Jak zimne piwo dla spragnionego szachisty po partii na polanickim deptaku. Nie, nie Zbyszku, ja uważam, że... Bezalkoholowo oczywiście. Uważam, że pole E4 jest polem optymalnym w tej pozycji i prędzej lub później tam skoczek wyląduje, ale... Ale? Czarne też mają jakieś swoje plusy. No linia B przede wszystkim powinna być i nie wiem, czy by zdwajał się wtedy wieża B7? Moim zdaniem Radek się zastanawia, czy tego skoczka nie... Nie pozbyć się go. Może jakieś E5 Zbyszku, zobacz. A czemu nie? Grałem E5. Może... E4 w sensie. E4, E5, E4. No jest to jakaś idea. Pole na E5 typowa ciężko. Idea, tak. Typowa idea w tych pozycjach, że oddajemy pionka. Ale chcesz oddawać pionka? No. Kiedy nie musisz? No popatrz, o co chodzi. Aha, bo po G5 jest skoczek H5, okej, okay, no to fajnie. I teraz chcesz zagrać wieżę E8 i E4? Nie, to E5 chcesz zagrać i na G4 może być, a to nie, nie wiem. Teraz E4 może być nawet z większą siłą czasami. Wieża E8, E4. Fajne posunięcie, taki wyczekujący. Tak, skoczek F6, bardzo solidny ruch Radka, więc tutaj bym się nie martwił jego pozycję. Ma lepszy czas, o ponad 2 minuty, więc... To jest najważniejsze. Jest to była taka taktyka, prawda? Nie wiem, czy Zbyszku, ty byłeś i ty tutaj też propagatorem, że żeby w tych szakach szybkich zawsze mieć ten lepszy czas, prawda? Te pół minuty, jeśli jest to możliwe, to nam pomaga, aby kiedy dojdzie do takiego... Może nie, że czaskanki, ale no miejsca, gdzie zawodnicy muszą odpowiadać natychmiastowym posunięciem na posunięcie przeciwnika, to ten dodatkowe te 10-20 sekund powinno być dość dużym bonusem. Tak, patrzymy tutaj na partię Joli Zawadzkiej i... No te pionki poszły do przodu na B i C, tak jak wcześniej mówiłem. No tak, tylko i że... I teraz one się nie cofną, wcale no to dobrze nie stoją. No nie stoją dobrze i przede wszystkim na E3 nie masz za bardzo jak bronić. Grozi ci w ogóle jakiś ruch skoczek F4 z następnym... Ruch skoczek F3 teraz. A to posunięcie czarnych teraz jest, Zbyszku, zobacz. Aha, jest ruch czarny. To w ogóle na E3. To skoczek F4 i koniec, tak? Nastąpiło właśnie skoczek F4. No i wisi wieża na H3. A skoczek F3 jeszcze, ale skoczek F3. A to odejdę wieżą nawet, wiesz, i... Czekaj, F3, nie wiem, czy możesz, bo tam na E3 ci nie wezmę w pewnym momencie. A to, nie, no, ale mogę po prostu odejść wieżą i z wygrana, tak? No nie, wtedy sobie zagram. A, masz rację. Więc no tutaj niestety Jola przegra. No coś wczoraj też się jej gra nie zachwycała. Więc średnio to wygląda dla Joli. No nie wygląda na zadowoloną. No powiedział, że wygląda na zmartwioną. A nie, że nie wygląda na zadowoloną. Dokładnie, dokładnie tak. Bardzo się cieszymy, że Państwo z nami tutaj są. Widzimy na YouTubie 300 osób, jeszcze na Twitchu i Facebooku. Sporo nas jest. Jeśli Państwu się podoba relacja, prosimy o łapki w górę. Będziemy bardzo z tego powodu usatysfakcjonowani. Zobacz, a Jola bym chciał dać jakoś, może to jest taka taktyka z tej rundy. Nie, no tutaj już jest po herbacie. No. Tutaj jest koniec. Niestety można już powiedzieć, że przegrywamy 1-0 z Włochami. Iweta Rajlik, zobaczymy. No, te plan wieże... Odpojenia na wieżę na linii G chyba nie jest idealny. Zawsze tam białym mógł zagrać G3, czarny mógł zagrać G3 i te wieże, że nagle tutaj G4
No tak, strzelają w pionka. Wieże na B wyglądają dużo groźniej. Ten skoczek może zabić na D7. Czasami pojawi się rugą z B5. Ja bym się też o twojego hetmana bał, Zbyszku naszego. Znaczy i ponieważ wieża A1 grożę. Wieża A1 jeszcze grozi, dokładnie. Dokładnie i nie wygląda to najlepiej niestety, więc nasze zawodniczki, no tak mówiłem, te właśnie Włoszki, Brunello i Zimina, to doświadczone, silne zawodniczki, no i niestety... Pokazuje póki co chyba wyższość w tych pojedynkach, prawda? No i co? I teraz wieża A1? No tak, wieża A1, no Iweta oddaje tego hetmana, ale tam... Strata hetmana tutaj nie jest jedynym zmartwieniem w tej pozycji. Dokładnie, król dalej będzie bardzo słaby i białe będą miały wystarczającą liczbę figur, żeby udokumentować A figury tam wchodzą. Figury wchodzą. Jak w masło niestety, więc podejrzewam, że tutaj też będzie problem z ugraniem choćby połówki. A jak stoi Igor Janik? No, na pierwszy rzut oka też nie wygląda to najlepiej. I też się baliśmy trochę o tą partię, no bo Moroni, wiadomo, arcymistrz bardzo silny. I ten... Na górze nie widzę żadnych możliwości dla białego. Ani wieża A1 nie mogę zagrać, ani nie chcę wybijać na F4, ani G4, a czarne mają chyba prostszą grę, po prostu chcę wziąć. Chyba musisz G4 zagrać, bo ci wezmę na G3, prawda? Tak, no G4 oczywiście prawdopodobnie trzeba zagrać. Pytanie brzmi... Czy ten hetman jakoś wyjdzie stamtąd? Czy on nie będzie zaraz jakoś tam łapany w taki paskudny sposób? No ale na szczęście ten H6 tam jeszcze się chowa. Tak, tylko mało miejsca zrobić jest. Ruch przygotowujący jakiś typu... Wielofunkcyjny ruch, król G7. Tak? No, to akurat nie byłby wielofunkcyjny ruch. Byłaby jedna funkcja, ale no nie podoba mi się ta pozycja. Może na przykład hetman F6, to jest wielofunkcyjny ruch. Atakujemy na D4 i kryjemy pole jak H6. Skoczek, no na pewno hetman F6, masz rację. Też rozpatrywałem to posunięcie skoczek. Skoczek F3 nie musiałem zagrać, a wtedy na B4 tracę pionka. No hetman F6 jest okej. Okay. Może, ale G5 to już... No nie wygląda, nie wygląda G5 to dobrze niestety. No, ale G5 hetman... Igor również ma gorszy czas, więc... A szkoda, bo jednak ten czas, to jednak Igora jest największa zaleta, ta prędkość, prawda? Jak Igor wejdzie na te swoje najwyższe obroty, jeśli chodzi o prędkość, jest wtedy nie zatrzymania. Jest niczym sprinter w biegu na setkę, kiedy ma okazję grać na tych na małej ilości czasu, wtedy może to i wykazać się swoimi największymi czasami. Czy wiesz, musi mieć... to będzie moment, żeby tutaj się rozpędzić. No nie wiem, może. Zauważ, że ciężko tutaj, nie ma narzędzi, żeby się czymś rozpędzać. No mi się tak? ta pozycja nie podoba, szczerze mówiąc, Igora. No to na to nadzieja w naszej najmłodszej zawodniczce. Miejmy nadzieję, że zobaczmy tu naszej najmłodszej zawodniczki. Tak, nie, tutaj ta pozycja, powiem ci, bardzo mi się nie podoba, bo jak mówię właśnie, że się rozpędzi, czy co, no tak, oczywiście Igor jest znany z tego, że bardzo dobrze gra na krótkim czasie, ale to jego rozpędzanie się w tej pozycji mogłoby przypominać, jakby wiesz, Ferrari chciało się rozpędzić bez kół. No. Dobra, zobaczmy co u naszej juniorki. Już patrzymy. O, jest dobrze. Jest dobrze. Goniec na A4 stoi komicznie. Czasowo jest rewelacja, także ja uważam, że... O, no czasowo jest świetnie, więc pod kontrolą tu jest. Także miej nadzieję, że Alicja da taki, jakby taki zastrzyk pozytywnej energii, jeśli chodzi o ten mecz i zaczniemy taką drogę ku zwycięstwu, prawda? Bo jednak są one nam potrzebne, bardzo potrzebne. Bo już przegrywamy 1-0 niestety po porażce Iwety Rajlich. A pamiętamy, Jola też nie stoi najlepiej. Jola też niestety przegra, prawdopodobnie. Że po Chorwacie tam jest. No, różnie to może być. Różnie może być, ale no, tam na 95% będzie wynik niekorzystny. Tak, trzymajmy kciuki, są to szachy szybkie. Wiele przypadków jeszcze mieliśmy okazję zaobserwować, także no, różnie to jeszcze może być. Tak, komuś internet może przestać działać. Znaczy, Zbyszku, jeśli w meczu chcielibyśmy liczyć na to, że komuś... Znaczy, że nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Nie tutaj powinniśmy szukać punktów w przerwie dostawy internetu przeciwników. Powiedz to Joli. I chyba mamy pierwszy wynik. Właśnie Iweta tak, Iweta już przegrała. A tutaj Janek wygląda, że popatrz, oddał jakoś. A pionki lecą. Tak jak właśnie zakładałem, że może się stać.
Goniec pójdzie na D5, pionek na B7, no to chyba wszystko łatwo, szybko i przyjemnie także pójdzie co, dla Janka. Dopisujemy punkt? Dopisujemy, no jeszcze powiedzmy nie, ale Janek, zawodnik tej klasy, no jest ruch czarnych, więc czarne mogą w sumie coś tutaj jeszcze nie próbować szachy, prawda? Może tutaj nabroić, ale... Jakieś wiecznie, ale tutaj chyba to nie, nie jest. Od razu jest, no właśnie, nie można dawić, bo od razu jest B7 i przegrana, tak? Nie mamy wglądu na kamery Jasia, na Janka, ale to pewnie już tam sobie... Zaraz będziemy mieli prawdopodobnie. Tak, tutaj no prawie na pewno można dopisać punkt. Prawdopodobnie, no możemy powiedzieć, że Jan Krzysztof Duda i Ola Zawadka zrobił jeden z dwóch. O, tak możemy powiedzieć bezpiecznie. Nie wchodząc w szczegóły, no więc... to zobaczmy co u Radka Wojtaszka. A u Radka, o, pionek na A3. Pionek, chciałem powiedzieć pionek więcej, to nie jest pionek więcej. No i co, takie zapasy, tak? Tutaj chyba ciężko będzie z tego klinczu wyjść którejkolwiek ze stron. Tak wszystko pozapychane. Ale z drugiej strony, no... Wolę czarne, wiesz, chociaż ten goniec na B4 nam przeszkadza. Z jednej strony chcieliśmy wpuścić wieżę na linii B, a z drugiej strony goniec... nic nie wpuścisz, o to chodzi. Musisz uważać, żeby E5 czasami nie dostać. Także co, uważasz, że u Radka znowu będzie remis? Tak mi się wydaje, że remis. No i remis nie będzie jakimś złym rezultatem, bo gra z silnym zawodnikiem, no mistrzem międzynarodowym, ale no mimo wszystko. No i był remis. Właśnie partia się skończyła, Zbyszku. Pat remis oficjalnie, także przeskakujemy do kolejnych. Przeskakujemy, do dokładnie tak. Chyba nasi juniorzy, prawda? Tak naprawdę muszą wykazać się w meczu z Włochami, jeśli chcemy uzyskać korzystny wynik. I Alicja robi swoje. Tak, robi swoje i popatrz, bawimy się w łapanie gońca, tak? Jakieś C6. Ja powiedział, że bawimy się w wygrywanie pozycji, ponieważ jest wielu tutaj możliwości, które chcemy tutaj, za pomocą których możemy tutaj realizować swoje cele, ale C6 na pewno jest jeden z głównych z nich. Również hetman D3 było ciekawe. D3, jakiś koń E6 może na D4 też odskakiwać. Tak, tutaj opcji jest dużo. No, białe mają tylko 15 sekund, więc no, teraz to można tutaj łupnia sprzedać temu gońcowi na 4 i mieć pełną kontrolę już nad sytuacją, tak? Jeszcze lepiej, B5. B5 jeszcze lepiej, no tak. Chyba, że B4 teraz ma, ale nie, bo B4 nie ma bicie B4, na D2. Bo na D2 wisi. Także widzimy, figura. No u Ali taka dość solidna forma. Tak, Ala gra bardzo, przygotowująco, tylko prawda? Jedną partię zagrała wczoraj słabo, no to co, gramy B5 chyba, tak? I poptoka. Są jakieś inne możliwości, chyba B5 trzeba, ważne w tym momencie, policzyć wszystkie numery, czy jakieś się nie pojawią, czy jakieś bicia na A5, czy jakieś, nie wiem co inne rzeczy, jeśli nie ma, no to G5. I Jola przegrała, Jola przegrała, więc 2,5 do pół przegrywamy. Mhm. Jesteśmy pod ścianą, Piotrze. No ale wiesz, u Janka sobie punkt. Ale ściana przynajmniej jest... Tutaj, także decydującą partią może okazać się nasz zawodnik... Junior, tak? Junior. To może zobaczmy. No i co? I tutaj przecież jest jakieś bubu. No, takie dość mocne. Ale poczekaj, skoczek G2 się zasłonimy na końcu, tak? Bicie, hetman F2, gramy skoczek G2, no i co mi zrobisz? A tu nie ma tych motywów z goniec E8 cały czas? Goniec E8, goniec G6, goniec E4, a tam szachy na E5 zawsze wyłapiesz. Ale nie no, gdzie ty hetmanem chcesz wejść? A teraz. No, czyli hetman poszedł rzeczywiście na F6 i goniec C8, czyli ta idea, o której mówiliśmy. Wielofunkcyjne posunięcie. Wielofunkcyjne posunięcie. Może kiedyś napiszę książkę, wielofunkcyjne posunięcia. Co, G5 to jest jedyne coś, no ale tutaj skoczek na H4 spadł, tak? Czyli koniec. No, czyli... No niestety. Niestety. Nie układa się tu na nas dobrze. A, popatrz, wieża E2 nastąpiło. Aha, no tak, jeszcze lepiej. O, bo z szachem ci wezmę i tak, dopiero z szachem tak? Niestety nie, Igor Janik... Szach wszędzie teraz, tak? Po prostu. A, to ma, no to dobra. Tak, poddał się niestety i to, no mimo że Jan Krzysztof Duda, jak widzimy, wygrał swoją partię, no prawdziwa podpora drużyny, Janek, trzeba to oddać, nie wiem, on ma komplet punktów, czy coś tego typu, wszystko wygrywa, ale niestety przegrywamy ten mecz. Jeszcze ostatnia partia się toczy pomiędzy Alą Śliwicką a reprezentantką Włoch. No ale to już jest tylko zmniejszanie rozmiarów porażki. No tutaj ta partia również, może już się zakończyła, czarne wygrały, tak więc brawa dla Ali. No ale przegrywamy niestety mecz 3,5 do 2,5.
I będzie, no teraz ciężko będzie zająć miejsce drugie. No bo o pierwszym już możemy zapomnieć, oczywiście, to już nie oszukujmy się. Teraz kwestia, żeby zająć miejsce drugie. No i no tym bardziej, że forma naszej nie powala. Wyników, no, no mogła być lepsza na pewno, trochę solidniejsza, prawda? Na pewno dobrze grają Jan i Janek oraz Ala, prawda? Na pewno, znaczy, jak mi się przynajmniej wydaje, z moich obserwacji. Tak, Jan Krzysztof Duda ma komplet punktów w czterech partiach, bo pamiętamy, że opuścił ten mecz z Grecją, który niestety przegraliśmy, więc no ale Janek tam rano musiał jechać na turniej, może dlatego tej ostatniej rundy nie mógł grać, ale ma cztery punkty z czterech partii, więc mamy nadzieję, że zagra wszystkie partie do końca. No i na wynik też Alicji, zobacz, 3,5 z czterech również jest wynikiem tak. Rewelacyjnym. Ten remis był bardzo szczęśliwy, bo w przegranej pozycji nastąpił, ale 3,5 z czterech bardzo się cieszymy z pozycji, nie, przepraszam, ale już ma 4,5 z pięciu. Bo teraz piąta runda przecież była, to jeszcze jest nieuzupełnione. 4,5 z 5 rewelacja, więc Ala Śliwicka i Jan Krzysztof Duda, czyli nasze młode rakiety, no ciągną tę drużynę. To jest ważne, żeby się dziewczyny obudziły, prawda, Zbyszku? Tak, no tutaj Jola przede wszystkim gra w kratkę, bo przegrana, wygrana, przegrana, wygrana, przegrana idzie, więc no... Bez szału. No i Karina i Iweta łącznie mają 1,5 punktu z 5 partii. Również nie najlepiej. Czekamy cały czas na wyniki Grecji i niestety zaraz będę musiał również patrzeć na wyniki innych drużyn, które chcą nas tam jakoś postraszyć. Właśnie, ale Zbyszku, zazwyczaj w takich meczach musimy patrzeć na siebie, prawda, a nie na naszych rywali. No niestety ten mecz jest przegrany. Przegraliśmy ten mecz. Teoretycznie mecz, który powinniśmy wygrać, prawda? Znaczy dobrze by było go wygrać. No oczywiście w szachach tak. jest to jednak sport i no, żadnych punktów nie powinniśmy sobie przypisywać przed pojedynkiem. No szkoda wielka. Bo tak. Teraz musimy po prostu teraz wszystkie mecze do końca wygrywać, prawda? Nie możemy sobie już pozwolić na żadne potknięcie chyba, tak jak no nie, teraz to już margines błędu jest zerowy. Ze Stanami powiedzmy można założyć, że będzie ciężko, chociaż taka drużyna jak Polska ze Stanami powinna walczyć jak równy z równym, ponieważ mamy dwóch zawodników z czołówki światowej, szerokiej, ale mimo wszystko. W Stanach nie grają ci najlepsi, więc powinniśmy mieć teoretycznie szansę taki mecz wygrać, no tylko jest potrzebna lepsza gra na pewno niż ta, którą tutaj prezentujemy dotychczas. Tak, Zbyszku, masz rację. I wiesz co, i w takich momentach moim zdaniem wykuwa się charakter i ja uważam, że no kiedy jak nie teraz i jeśli uda nam się no, osiągnąć do korzystne wyniki, no to może być podbudować naszą reprezentację i dać nam taki sygnał kopa na resztę rund, ale oczywiście, żeby tak się działo, to nasi zawodnicy no muszą zacząć lepiej grać. Tak, dokładnie. Gramy z Brazylią teraz, więc zobaczymy, kto wystąpi w tym meczu. Czy znowu wejdzie jakiś rezerwowy typu Mateusz Bartel albo Grzegorz Gajewski. Poczekamy, zobaczymy. No niestety przegrywamy z Włochami 3,5, 2,5, więc no szkoda wielka. Bardzo się cieszymy, że Państwo cały czas z nami są. Przypominam o możliwości subskrypcji kanału pod filmem, pode mną praktycznie tam się znajduje, pod napis z subskrypcji, więc zachęcam do subskrybowania kanału, zaznaczenia tego dzwoneczka, żeby powiadomienia wyskakiwały i wtedy Państwo żadnej naszej relacji nie przegapią. A przypominam, jutro o 19 mamy kolejny stream z Olimpiady. Również Ekstraliga Seniorów startuje już w środę, za kilka dni. Też będę miał przyjemność komentowania tej imprezy. No i miejmy więc... Mów. Nie, ja ci przerwałem. Dobrze. I oczywiście, jeśli podoba się Państwu nasza relacja, prosimy o pozostawienie łapki w górę. Widzimy, że jest już ich 118. No, liczę, że do 200 moglibyśmy dobić. W sumie ogląda nas cały czas około 300 osób, więc myślę, że te 200 łapek w górę jest osiągalne. Może to jakoś potem, jak wejdą nasi zawodnicy na relacje są jakieś takie i zobaczą, że są łapki w górę, to
cieszą. Czy jest możliwość później jakichś rozmów z zawodnikami, czy nie było wczoraj takiej sytuacji? Nie. Jak są zmęczeni? Zmęczeni są, bo to jednak, wiesz, godzina jest późna. Więc wiesz. No miejmy nadzieję też, Zbyszku, że te jutrzejsze mecze będą meczem o coś, prawda? Bo jeśli teraz. Jak jest w ogóle tabela? Która mamy teraz miejsce? No właśnie czekam cały czas na. O, już jest? Jeszcze już? Nie jest. No widzisz, na przykład w meczu Stany Kuba tylko jedna partia jest podana. Oczywiście Stany Kuba. Mecz tam grali, były końcówki. Mecz z podtekstem. Grecja, tylko dwie partie są u Greków wpisane. Tabelę mamy tylko po czwartej rundzie, więc cały czas czekamy. Na kogo my w ogóle jeszcze musimy tam patrzeć? No bo Grecja jest groźna, aha, i Peru. Jeju, dobrze, że my z tym Peru takim cudem wygraliśmy 3,5-2,5, bo jeszcze gdybyśmy z nimi przegrali, a mecz był przegrany jak ta lala. A co z Włochami? Ale Włosi, z tego co widzę, jeszcze też muszą... grały Włosi tak, ze Stanami. Grały ze Stanami. No robi się nieciekawie. Robi się ciasno. Robi się ciasno. I no, ta porażka z Włochami komplikuje bardzo wiele. No mówię, gdybyśmy z Peru przegrali, to tak naprawdę... Byśmy byli poza grą. Bylibyśmy w no, bardzo złym miejscu, ciemnym również. Więc no nie wiem, ale teraz Brazylu trzeba wygrać. No tutaj już jest coś takiego i nie tylko wygrać, ale moim zdaniem wygrać wysoko, bo jest tak ciasno w tabeli, że prawdopodobnie ta dodatkowa wartościowość w postaci małych punktów będzie bardzo istotna. Jakaś taka, Zbyszku, rozmowa motywacyjna. Co byś powiedział szanownikom? Wiem, że coś dobry, jeśli chodzi o psychologię sportu. Co byś tam powiedział szanownikom, że do boju? Tak, jako ekspert od psychologii szachowej powiedziałbym do boju. I to by załatwiło sprawę. Nie, no wiesz, no powiem ci tak. Ja na przykład mam tak, że jak mi na przykład nie idzie, to czasami próbuję zagrać jakiś taki solidniejszy, spokojniejszy wariant, gdzie mniej będzie szans na babole. Ogólne zrozumienie szachów jest ważniejsze niż, wiesz, forma danego dnia. To może wszędzie A3, tak jak Janek zagrał kiedyś w meczu, kiedy na rozluźnienie. Tak, i wygrał, ale to raczej chyba nie byłby dobry pomysł, co? Tak, gdyby tak rzucić taki sposób. No nie wiem, oczywiście sobie żartuję. Trzymajmy mocno kciuki za naszych zawodników. Muszą teraz się odkuć, odbić po tej przegranej, to na pewno no, nie pomaga. No, ważne, żeby nasze dziewczyny zmotywowały się na ostatnią rundę i osiągnęły dobre wyniki, ponieważ tam też powinniśmy szukać jakiejś pomocy, prawda? Przede wszystkim bardzo... Iweta, tak? Bo zaczęła 0 z 2 i o ile mówiłem, że to jest fajterka, no to można być fajterem, ale 0 z 2 to już może z tyłu głowy każdego się jest, prawda? Wkurzyć, prawda? I pamiętajmy, więc... wiesz co, Zbyszku, to jest coś innego, bo to jest turniej reprezentacyjny, drużynowy, bo jeśli jest szachy indywidualne i masz 0 z 2, no to okej, okay, ty samemu sobie z tym radzisz, ale teraz możesz czuć tą odpowiedzialność, że to jednak... Za drużynę. Dla drużyny. To nie jest tylko twój wynik, ale to jest twój wynik innych zawodników i później możesz czuć się troszeczkę tak z tego powodu, że ktoś może mieć do ciebie jakieś, nie wiem, no może gdzieś nikt pretensji nie może mieć, prawda? Ponieważ każdy walczy z siebie, daje siebie wszystko, ale ten jest dodatkowy ten aspekt, który może wpływać na takie podejmowanie decyzji w pewnym momencie, prawda? Nie, tak, nawet nie chodzi o pretensje, po prostu jak ja gram w drużynowych na przykład rozgrywkach, no, to... Nie o to mi chodzi, Zbyszku, może źle to się tak, wrażenie. Tak, ale wiem, ja tylko dopowiadam, uzupełniam tylko twoją wypowiedź, że jak gram w drużynowych rozgrywkach, to mi po prostu tak mega zależy na dobrym wyniku drużyny, że nikt nie musiałby mnie strofować ani jakoś krytykować, po prostu ja czuję odpowiedzialność za drużynę na swoich barkach i mam taką motywację większą do gry. Dlatego zawsze bardzo lubiłem grać w drużynowych szachach. Jest zawsze jakiś taki dodatkowy bodziec do tej takiej walki i te emocje są większe moim zdaniem. Dokładnie, mam zupełnie tak samo jak ty, Zbyszku, że też czuję taką odpowiedzialność za drużynę, a my mamy to szczęście, że mamy naszego super zawodnika na pierwszej szachownicy, Janka, który, przypomnijmy, ma rewelacyjny wynik, komplet punktów, prawda? I miejmy nadzieję, że podtrzyma tę naszą pasę, tą pasę również Alicja, robi dobrą robotę,
I no i co? Jeszcze zostało nam jeszcze. Zobaczmy może. Czy tabela, już jest tabela, prawda? Nie, nie właśnie. Dalej czekamy na wyniki. Nie, jest już chyba tabela. Tak, są już wszystkie wyniki. Zaraz jeszcze czekamy na każdą rundę szóstej. Wtedy się dowiemy, czy gramy takim samym składem jak w poprzednich dwóch meczach. Grecja wygrała niestety 4,5 z Kanadą do 1,5. No i co? I jeszcze co nas interesowało? Peru wygrało niestety z Paragwajem. Więc patrzymy na tabelę i tabela wygląda następująco. Stany Zjednoczone 10 punktów, Grecja 7 i potem 3 drużyny po 6. Peru, Polska i Włochy. Tylko że Włochy grały już ze Stanami, również Grecja grała już ze Stanami. Więc Grecję będzie nawet ciężko moim zdaniem dogonić. Ale Peru nie grało jeszcze, tak? Peru nie grało, ale Włochy grały, a mają tyle samo meczowych co my. Ale Włochy nie grały za to z Grecją i... Także jest i ciekawie i wszystko jest mega ciekawie. Grać. Oczywiście nie chcieliśmy, żeby było tak mega ciekawie, bo raczej spodziewałem się, że Polska no będzie tutaj bardziej myślała o tym, żeby z niespodziankę sprawić małą, bo to tylko mała niespodzianka by była i ze Stanami powalczyć o pierwsze miejsce, a nie żeby w ogóle się martwić, czy do baraży awansujemy, prawda? Może to jest tylko takie dla nas, dla naszych kibiców, żeby troszkę nadać pikanterii tym zawodom i na końcu zobaczymy drugie miejsce dla Polski, no byłoby to coś może nie, że wspaniałego, ale coś, co mocno by nas ucieszyło, prawda? Bo jednak jeśli chcemy być wśród tych najlepszych reprezentacji, no to powinniśmy też wymagać od naszych zawodników, żeby jednak udało się zdobyć te trzecie, drugie miejsce, prawda? No tak, ponieważ nasza reprezentacja jednak, przypomnijmy, liczy się w świecie szachowym i na pewno jeśli chce postawić jakiś taki dobry po sobie step, zostawić po sobie taki ślad, no to powinniśmy zająć te drugie, trzecie miejsce. Tak, ale dziwi w sumie nawet bardziej to, że Polska wyżej jest, bardziej się liczy w świecie szachów kobiecych niż męskich, bo zawsze to kobiety miały lepsze wyniki, więcej sukcesów, a tutaj niestety to właśnie panie grają tak trochę w kratkę. Więc mi się wydaje, że to może przyczynać, dlatego że jednak ten nasz skład uśród kobiet jest taki dość stały i znany od dłuższych lat, a jednak nasz super zawodnik Jan Krzysztof Duda tak naprawdę dołączył do tej czołówki światowej może nie wiem, 2 lata temu, wcześniej był jeszcze zawodnikiem młodszym, perspektywicznym, już wtedy dobrym, ale nie tak dobrym jak teraz, bo ponieważ teraz no, ranking 2700 tylko około 50, prawda? No świadczy o tym, że on jest w top 20 na świecie i dlatego czasami tak jakby no, pokazuje klasę nad innymi zawodnikami. Cały czas. Oczywiście mamy też Radka Wytaszka. Cały czas nie ma składów podanych jeszcze z rundy szóstej, więc jeszcze nie wiemy, czy u nas nastąpi jakaś zmiana, czy nie. Zobaczymy. Co byś, Zbyszku, zrobił? Zmieniłbyś coś, czy byś zostawił tak, jak teraz jest? Gdybyś był kapitanem. Zależy, nie wiem, jak mam zawodników do dyspozycji. Nie wiem właśnie, kogo mam do dyspozycji, no bo jeżeli to Grzegorz Gajewski, no to byłby to ciekawy. A co byś zrobił u dziewcząt? Czy byś zostawił Iwetę? Ja bym może zmienił Jolę, Iwetę by zostawił. Ja myślę, że to przed tymi rozrywkami już było powiedziane, kto jest, w której tak, gra. No to mogłoby wpłynąć depromujące może też na zawodniczki, wiesz? No nie wiem, jak to wszystko to jest kwestia kapitana, a kapitana mam bardzo dobrego, więc na pewno jaka decyzja nie stanie podjęta, to wiem, że to będzie to decyzją no, najbardziej optymalną, prawda? No, mam nadzieję, no bo nie zawsze te decyzje potem, no widzisz, wczoraj Jan Krzysztof Duda został zdjęty, to może taka była konieczność, bo na przykład tak musiał pójść spać, prawda? Tak? No właśnie, nie śmiał dojazd i tak ale dalej. No niestety ten mecz przegraliśmy 3,5-2,5, prawdopodobnie z Jankiem tego meczu byśmy nie przegrali. Więc no to na pewno nie była decyzja dobra, tylko możliwe, że wymuszona sytuacją. Możliwe, że to nawet nie od Bartosza to zależało. No, ale też nie wymagajmy tylko od Janka, żeby za każdym razem uczestniczył, wygrywał to wszystko, ponieważ no to jednak to jest pojedynek na 6 szachownicach, prawda? I wszystkie 6 szachownice. Bardziej mi chodziło o to, że wiesz, no wszedł Mateusz zamiast Janka, czyli wiadomo, że zawodnik no, mniejszym słabszy, potencjale, no, nie? No i wiadomo, że wczoraj też był zajęty innymi rzeczami, więc no była to, no dziwiło mnie to. A jak Państwo uważają? Może to się zobaczymy, co damy, czy jak nasi widzowie komentują, czy są do nas jakieś pytania, czy któraś partia im się podobała?
Dokładnie, widzimy, że 136 łapek w górę, no ten próg 200 moim zdaniem jest jeszcze do osiągnięcia. Chociaż nie będzie ten próg łatwy, 200 łapek w górę to byłby wynik bardzo nas zadowalający. Mam nadzieję, że Państwu wszystko tutaj się podoba. Dzisiaj też tam z 3-minutowym opóźnieniem dosłownie zaczęliśmy, ale... No i co, i może zobaczymy tą grafikę tych wszystkich reprezentacji zawodników, to też mi się podobało. Ja czekam cały czas, ale ty... Aha, przepraszam, ty czekasz na kojarzenia, masz rację. Tak. A ja tak się troszkę... I patrzymy, nie ma żadnej zmiany w drużynie Polski, więc skład Duda, Wojtaszek, Zawadzka, Rajlich i Janik Śliwicka jest aktualny. No i w drużynie przeciwnej, no, Luis Paulo Supi. W ogóle to chyba jakiś młody arcymistrz, bo pierwszy raz słyszę to nazwisko, bo oczywiście Aleksander Fier to znana postać. Zobacz, blisko trzy ostatnie szachownice. Tam powinniśmy szukać no, przewagi i no, jeśli w tym momencie nie osiągniemy tam korzystnych wyników, no to no to będzie coś niepokojącego. Tam jednak przewaga rankingowa jest dość znaczna, prawda? Tym bardziej w Ale nie patrz na te rankingi. Już ci mówiłem, Piotrze, że w tych krajach, gdzie tych turniejów jest bardzo mało, i Brazylia jest takim krajem, gdzie tych turniejów jest dużo mniej niż w Polsce, tych turniejów liczonych w rankingu jest bardzo mało. Okej, ale na przykład... Widzisz, że tutaj jest mistrzyni FIDE, a ma ranking tylko 1800. No dobra, ale na przykład w partii u Igora Janika, Igor ma pół punkta z dwóch, prawda? Bo przegrał, pierwszy zremisował. No to dobrze, jakby teraz postarał się wygrać. Nie no, oczywiście, to byłoby bardzo pożądane. No liczymy, że po pierwsze Polska wygra. Będziemy również patrzeć na mecz. Mam nadzieję, że Grecja się potknie z Kubą, bo Kuba ma bardzo dobry skład. Zastanawiam się, czemu takie wyniki słabe mają, bo doświadczeni zawodnicy tam grają. I tam na juniorze gra zawodnik, który ma ranking 2,53, no to ma naprawdę bardzo wysoki. Tak, właśnie. No Almeida, Omar również bardzo doświadczony gracz openowy, więc no, jest skład bardzo solidny. Moim zdaniem z Grecją mogą powalczyć. Supi podobno pokonał Carlsena, ktoś tutaj pisze z widzów. To nawet nie wiem w jakiej sytuacji i kiedy, to pierwsze słyszę. Ale chyba jakiś młody arcymistrz. Może widzowie wiedzą... No popatrz, 150 łapek ponad, to 200 naprawdę jest do zrobienia. Za 6 minut startuje kolejna runda. Ja przypominam, że jutro o 15 będzie relacja z Openu w Polanicy Zdrój. No i co? No i co? No i ty, Piotrze, będziesz prowadził to studio, a o godzinie 19. A to dołączysz do mnie? Nie wiadomo. Nie wiem. Jak będę grzeczny? Postaram się, właśnie. Postaram się, a o godzinie 19 ja będę prowadził studio i zaczynamy z grubej rury jutro o 19, czyli mecz ze Stanami Zjednoczonymi, więc serdecznie zapraszam. Szykujcie? Tak. Na tę partię. Popcorn chyba i wygodny fotel, więc nie radzę się spóźniać za bardzo, gdyż... Nie radzę się spóźniać. Gdyż to są szachy szybkie i nie wiem, jak ktoś spóźni się pół godziny, to już może być po meczu. Może przegapić najważniejsze momenty tej partii, prawda? No i co? Stało nam 5 minut do kolejnego meczu. Oby nasi zawodnicy, wiesz, może tylko chwilka relaksu, jakiś mały spacer, przewietrzenie głowy, wyjście na balkon i zaraz no, decydująca gra dnia dzisiejszego. Dokładnie. Jeszcze 5 minut, tak. No z Brazylią no, to jest ważne, żeby nie tylko może wygrać, bo wiesz, jak wygramy 3,5, 2,5 powiedzmy w jakichś mękach, to nie wiem, czy to jakoś podbuduje... wiesz, morale drużyny. Przydałby się jakiś taki przekonujące zwycięstwo, ale jednak Zbyszku, wygrana to wygrana w meczu i jeśli uda się ją zrobić, no to na pewno będzie dla nas, będzie to naprawdę bardzo miłe. Ale no dobra, to zadam ci takie pytanie teoretyczne. Masz jedną propozycję, że na 100% wygrywasz 3,5, 2,5 z Brazylią, a druga propozycja jest taka, że na 90% wygrywasz 5,1 lub wyżej, ale w 10% przegrasz. Biorę 3,5, 2,5.
Ja bym chyba brał 90%. Skąd, jak to ci się zrodziło to w twojej głowie ten pomysł jakoś? Psychologicznie też byś wszystko, tak? Chodzi o to, że tutaj dodatkowa wartościowość może być ważna i te małe punkty są... Dobra, nie pomyślałem o tym, ja tylko o kwestii jakiejś takiej nastawienia. No to możliwe, że masz rację. Że trzeba chyba czasami zaryzykować i faktycznie te małe punkty powinny być decydujące. A jak te małe punkty się rozkładają w porównaniu do innych drużyn? Ale Grecja też ma mało. Bo Grecja grała ze Stanami, a my jeszcze nie. I Grecja, zauważ, ma przed sobą mecze z trzema ostatnimi drużynami w tabeli. A, ta może nastukać, prawda? Może nastukać. A my mamy dystans dużo trudniejszy niż Grecja, więc z tymi małymi punktami bym tutaj uważał. Ale Zbyszku, nie patrzmy na to, co robią inni zawodnicy, co inne drużyny. Najważniejsze, żeby wygrywać w pojedynku. Dokładnie tak. Robić, dawać siebie wszystko i po prostu brać i iść jak po swoje. Bo tego naprawdę oczekujemy od naszych zawodników, no i miejmy nadzieję, że uda im się tutaj zdobyć. No tak, czekamy ze zniecierpliwieniem, jeszcze 3 minuty. No i jutro przede wszystkim emocje będą wielkie, no gdyż fajnie byłoby, żeby do tej fazy barażowej Polska dotarła. No bo na jeden mecz już moim zdaniem wystawilibyśmy pewnie pierwszy garnitur i mobilizowaliby się już nasi w barażu. Teraz ważne, żeby ten najtrudniejszy okres przetrwać. I podnieść się po tych dwóch niespodziewanych porażkach z Grecją i Włochami. No, czyli południowcy jadą nas trochę w tych meczach. No, takie kraje niekoniecznie kojarzone z jakąś wielką historią i kulturą szachową, prawda? Chyba Włochy i Grecja. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż w Grecji bardzo dużo openów jest, w sumie we Włoszech też, ale nigdy nie mieli nikogo takiego stop-top, tak? A Greco? Caruaną. Słucham? Greco? To Greco. Z Grecji. Ale co, a propos szachów? No. I co on słynny robił? Greco. Nie znasz partii Greco? Tam z XVII wieku, tak? Nie, ja mówię jednak o szachach współczesnych. No to no Grecy nie mieli na pewno nikogo jakiegoś wybijającego się powyżej 2650. A no Włosi mieli Caruanę, który bardzo szybko poszedł do Stanów Zjednoczonych, więc no nie, nigdy nie mieli właśnie, i zawodniczek też chyba nie mieli jakichś super silnych, więc, ale dużo tam jest zawodników właśnie takich solidnych, ale nie wybijających się. No to co, minuta do meczu. Minuta do meczu z Brazylią. No, ten mecz trzeba wygrać. Jeżeli tego meczu nie wygramy, to powoli chyba możemy się żegnać wtedy z... Ja wierzę w naszą reprezentację. Ja też wierzę. Ja też wierzę całym sercem. Państwo, nasi drodzy widzowie, jak przewidujecie mecz z Brazylią? Czy będzie jakiś wynik typu 5,5 i Polska pokaże na co stać, polska husaria przejdzie się po kanarkach. Te często te mecze Polska-Brazylia w różnych sportach, nie tylko w szachach, były takie decydujące. W siatkówkę były, tak? I w piłkę nożną były kiedyś decydującą, kiedy medal zdobywaliśmy. Także mam nadzieję, że w szachach też będzie takim początkiem drogi do sukcesu naszej reprezentacji w tym turnieju. Greco był Włochem, cię napisali. No to też pasuje, tak? Pasuje, o Włocha też pisałeś. Tak. O Włocha też pytałeś. No tak, jeszcze... A szybko tam je skontrowali nasi widzowie. Już. No, od razu. Już. Wychwycili tutaj, muszę uważać na słowa. Tak, wiadomo, no. Kto jak to, komentator musi uważać na słowa. Ponosi odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. No także dziękuję Państwu, że cały czas jestem w stanie tutaj czegoś się nauczyć o historii szachów. Już klikam na link, który dostałem od FIDE z meczem. Czy już coś się zaczyna? Pojawia się chyba tam po prawej stronie, chociaż nie wiem, Zbyszku, ty na tym... Aj, na tym czeskomie. Aha, ja znowu zrobiłem... A ty mu dałeś mecz czwarty, otworzyłeś, a nie pięć. Jak czwarty? O nie, dobrze jest. No i zaczynamy. Ale co zaczynamy? To nie ci zawodnicy. Więc już patrzę, co ja tutaj znowu narozrobiałem. Nie no, włączyłem dobrze. Mecz czwarty, Polska-Brazylia mi FIDE pokazało. Przecież jest mecz piąty teraz jest. Ale tak. Kliknąłem na mecz czwarty. To znaczy. No patrz. A, to... mecz czwarty. O, rozumiem. No dobra. No. To kliknąłem. Ja też się pogubiłem tym wszystkim.
I co tu jest? To są nasi? Czyli ze złego linka dostałem. Nie są nasi, no ze złego linka dostałem. Dostaliśmy złe informacje, złego linka dostaliśmy od organizatora, czy jak to wszystko wygląda? Tak, dostaliśmy złego linka. A pokaż inne, daj na górę, może po prostu tam, gdzie oni powinni grać, powinno być... No ale to mam teraz zgadywać? No to nie, bo poszukaj ci, że może tam, gdzie oni dostali tego linka, to mają, mają nasze. Peru... Nie no, wątpię, ale można zobaczyć. No, że małe tutaj... No jest, tu jest. Czyli odwrotnie dali, tak? Tak. Nam wysłali tego linka, to jest, no dobra, małe problemy ze strony Czeskoma, który dostaliśmy tę informację, tak? Tak. Wszystko jest okej, już dobrze? Jeszcze chyba widać? Jest już okej, jest już okej. Naprawiłem. Naprawiłeś, chyba w OBS-ie jeszcze trzeba zmienić, tak? Otwieramy. Że super, że z nami jest tutaj dział techniczny, tam wszystko tutaj pomoże, a to... O! Okej, okay. No nie takie łatwe to jest Zbyszku tutaj, pełna nawigacja pomiędzy tymi wszystkimi tak, linkami, już, stronami. Już właśnie... Dobrze, że jestem. Wolę grać właśnie w szachy niż zajmować się tutaj całym tym sprzętem, bo nie ogarniam. No i co tutaj się dzieje? No i popatrz, jak bardzo szybko Aleksandr Fiery gra. 15 minut 45 sekund, czyli gra błyskawicznie. I Radek, pierwszy dłuższy namysł. Czy widać, czy co, że ten zawodnik na czerwonym jest nastawiony dość agresywnie, prawda? Bo jeśli decydujesz się na system B do niego przeciwko zawodnikowi 2700, no to to musi oznaczać, że interesuje ci tylko jeden wynik w tym pojedynku. No, nie przesadzałbym. Może po prostu znalazł jakąś dziurę na przykład w partii Radka i się też przygotował po prostu. A Radek też, wiesz, bo to nie jest jakiś jeden z... Wiele systemów jest do niego i H3 pewnie też jest, wiesz, H3, bo nie Z3 i Z4 pewnie jest. Przez F3 bardzo często grał Radek, więc... Ale ja mówię, dlaczego, no widzisz, to bardzo dobrze jest przygotowany. G5 typowy ruch. Standardowe, żeby F4 nie wpuścić, tak? Tak, czasami skoczek na G6 może odejść, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie dopuścić do F4, które właśnie nastąpiło. Tak nastąpiło. Ale tutaj już przynajmniej skoczek na E5 jest już nie do wygonienia. Ale ja lubię tak. Ale za to król czarny jest no, trochę osłabiony, więc coś za coś. Radek chyba się zdenerwował, bo widać, że te F4 posunięcie, które zagrał, no, musiało być przygotowane do momentu ciszy na tę pozycję. Nie, nie wygląda na zdenerwowanego, popatrz w kamerce. Wygląda jako aza spokoju. No bo prawdziwy sportowiec nie daje po sobie poznać to zdenerwowanie, wiesz, jakąś taką sportową złość. Tutaj... No jednak jak grasz F4, to musisz znać ten wariant, prawda? To nie jest tak, że F4 robisz tak nagle w to prawda. 2 sekundy, ponieważ no, są konsekwencje tego posunięcia. No to zobaczmy może partię innych naszych reprezentantów. Czyli partia Jana Krzysztofa Dudy. Zobaczmy od początku, jak to wyglądało. No, Najdorf poszedł. A... Oczywiście obrona sycylijska, wariant Najdorfa i taki dłuższy namysł ale Brazylijczyka. Ale mi się wydaje, bo nie wiem, czy jest główną bronią Najdorf naszego zawodnika. Bardziej mi się wydaje, jakiś system jeszcze wyningowski, widziałem u niego jakieś... Ale grał już dzisiaj Najdorfa w pierwszej rundzie, więc nie, no, gra na... Oczywiście nie, znaczy ci zawodnicy na takim poziomie to grają wszystkie warianty, to też tak mogę mówić, prawda? Grają dużo i na pewno tutaj praca z Kamilem Mitoniem właśnie w Najdorfie jest wykonywana systematycznie. Pozdrawiamy zresztą Kamila, jeżeli nas ogląda. Jeżeli nie, to też pozdrawiamy. Tak, jeżeli nas nie ogląda, również pozdrawiamy, chociaż się o tym nie dowie. No chyba, no dobra, ktoś mu powtórzy. Może sobie włączy później jutro rano, będzie oglądał nasz na żywo wtedy. Znaczy już nie na żywo. A co się dzieje w kolejnej partii? Szybko, że się... Szybko zmiana tutaj, wiesz, rozmowy. Gdzie jest kolejna partia? Musimy przede wszystkim zobaczyć. A mnie gram tam na samym dole? Zobacz. Nie. Tam znaczy w tym sensie, jeśli chodzi o to... Janek jest u góry akurat, aha, więc tak nas... O, tutaj jest. Ala Śliwicka, czyli zawodniczka nasza, która juniorka do lat 20, przypominamy, aktualna mistrzyni Europy do lat 18
I zobacz, i po zawodniczka, która ma 4,5 punkta z 5 partii, więc na pewno nasza podpora. Ale zobacz, no Ala w tą pozycję miała dzisiaj chyba w pierwszej partii, gdzie zawodniczka z Paragwaju, tak? Ktoś tam miała problemy techniczne. I ta pozycja jest bardzo podobna. Znowu taki skoczek D5 grozi w wielu momentach, prawda? Taki, zobacz, Zbyszku, jest przygotowany. Skoczek D5, E5, później Hetman z gońcem na D3, robi taką małą baterię, na H7 się zaczaja. I no, są takie jakieś motywy taktyczne przygotowane, prawda? Są oczywiście. Więc no i widzimy bardzo dobry czas Ali, więc przygotowana chyba jest dobrze tutaj. No i fajnie, no bo tutaj ta pozycja moim zdaniem czarnymi dla tych zawodniczek takich słabszych trochę nie jest taka prosta do gry. No bo tutaj białe raczej mają prostsze, prawda? Jakieś bezpośrednie groźby. Czarne muszą się nagimnastykować, żeby coś osiągnąć. No nie wiem, skoczek B4 to jest jedna z opcji. Widzimy tutaj na podglądzie Alę Śliwicką. Bardzo zdolna zawodniczka, również skromna, uśmiechnięta, jak w studio na Mistrzostwach Polski Kobiet przychodziła, bardzo dobrze się z nią rozmawiało. Myślisz, że to twoja zasługa? Nie, to zasługa Ali. Na pewno. Tak, więc łapki w górę dla Ali w takim razie prosimy. To no, tak w studio w Ostrowie było, jak przychodziły zawodniczki do studia. To widzowie z łapki trzymali właśnie dla nich. No tutaj do studia nie przyjdą zawodniczki, ale jest podgląd na Ale, więc jeżeli gra Ali się Państwu podoba, a myślę, że tak, bo 4,5 punkta, to prosimy o łapki w górę. No to co? Tutaj może się przeniesiemy, jak coś więcej zacznie się dziać. Dobrze. Pozycji. Ja tutaj zdaję się na Ciebie, Zbyszku, i Twoją intuicję. Zobaczymy, jak Igor Janik sobie radzi. Tu jakieś kombosy się u niego dzieją. No znowu ta wieża na linii A. Szybko gra ten zawodnik. Szybka partia w ogóle była. Chyba odklepali debiut. Ale to jakiś wariant teoretyczny. To co, Karokan był, tak? Czy co to było? Nie wiem, musiał być... Tak, był Karokan. No w Karokanie tutaj dla Państwa, którzy nie wiedzą, te ruchy, które tutaj pokazuję, to jest teoria. Zawodnicy mają wyuczone to na pamięć, że ta kontynuacja jest z jakichś tam względów optymalna. No i powstała końcówka, która prawdopodobnie zakończy się czym, Zbyszku? To chyba koło remisu, prawda? Pionek na H5 może prędzej później być, czy później zjedzony. No teraz co, wieża C7 teraz? Tak, no i teraz popatrz, jaki ten skoczek na D8 jest taki ciapowaty. Gdzie, jak ona wrócić do gry? No i nie podoba mi się, wiesz co, wolałbym to białymi grać. Wiesz co, nie podoba mi się te zagranie, no czy Igor poszedł na świadomie na ten wariant, jeśli tak, to czemu? Analizy jakieś ma, patrz, od razu zabił na H5, nie boi się oddać na A7. Aha, to wieża H1 i wieża F1 później nastąpi, tak? Po prostu się na 7 zbijesz. Ale białe pionki mogą się wydawać szybsze, ale nie wiadomo. Są dwa wolne, prawda? Ja myślę, że tutaj Igor ma jakieś analizy zrobione. No musi być, bo jeśli nie ma analiz, to ja nie wiem, czemu tak szybko gra. Który ma jeszcze, wiesz, jest posunięcie 30, on ma tyle czasu, co na początku partii. No, tak, to jest... No ciekawe. A Igor, też powiem Ci tak charakterologicznie, Igor jest tym jednym z tych zawodników, który lubi... tak, może tak, jakby to powiedzieć. Znaczy, nie wiem, jak to lubi szybko grać. I czasami, no nie wiem, wydaje mi się, że wierzy w swoją intuicję, swoje także jakieś przemyślenia. I czasami nie wiem, czy nie musimy nad tym popracować, żeby troszeczkę ochłonąć, może przemyśleć te niektóre sytuacje dwa razy bardziej ale dokładnie. Ale ciężko zmienić naturę z zawodnika. No dobra, ale na przykład Polski, nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszej rundzie, to też czegoś nie widział i poszedł szybko, policzył i jakoś tam przeoczył pewien wariant. No może. I tutaj też tak mi się wydaje, no dobra, jest taka pozycja, wieża F5, to co, po wieża A3 teraz? No skoczek C6 i za bardzo nie masz jak tych pionków ruszyć, niczym się nie możesz ruszyć. No mam pionka więcej, a nie, porówno jest pionka. Porówno, tylko że masz dwa wolniaki, a czarne nie mają żadnego, no tylko że te wolniaki w ogóle... No bardzo, zagrasz sobie wieża A3, skoczek C6, wieża E3, C3, B4. Skoczek E5 pójdę, jakaś wieżówka, no tendencje są remisowe na pewno, nie? Ale no nie wiem, zobaczmy może następną partię.
Kto tutaj? Zobaczmy, jak Jola Zawadzka gra, która na razie gra niestety trochę w kratkę. Co tutaj? Jakaś obrona francuska była, tak? Prawdopodobnie. Tak, musiała być obrona francuska, tak? Czy... Tak. Załóżmy, że była, nie sprawdzając. No i właśnie tak jak ktoś powiedział na naszym czacie, że zobacz, tak jak Zbyszku wspomniałeś wcześniej, że ranking 1800... Była obrona sycylijska. No to powstała teraz, powstał Francuz. Tak. Zgrabne przejście do obrony francuskiej. No i co, chyba czarne są tutaj w miarę okej. Okay. Tak mi się wydaje. Jak sądzisz, Piotrze? No, taki, no te pionki idą do przodu, no aktywność figur na pewno teraz da, powinno wystarczyć do prowadzenia do dobrej gry. Pionek dojdzie do D4, linia F jest też, może być w pewnym momencie może odegrać decydującą rolę. No problemem mogą być te wiszące i więcej wysyp pionowych. Tak, te pionki mogą być siłą, ale mogą być słabością. Dokładnie. Hetman B1. Nie podoba mi się ruch Hetman B1. Znaczy podoba mi się, bo w tym sensie, że cieszę się, że został zrobiony, ponieważ to przeciwniczka polskiej zawodniczki robi ten ruch. No ten Hetman nie stoi dobrze na B1. No ta groźba zabicia na H7 moim zdaniem jest nieistotna. Łatwo ją zażegnać ruchem H6 albo G6. W sumie nie wiem, którym pionkiem. Chyba H6 bym zagrał. Ale H6, ja nie chciałbym też H6, bo trochę dziury tam robisz, wiesz, E4. No E4 w sumie, tak, E4 w sumie jeszcze lepsze. Zamykamy tego gońca, tego hetmana, prawda? Tak, i ten hetman na B1 stoi po prostu teraz beznadziejnie. No to co, to może kolejna partia. Tutaj jesteśmy zadowoleni z pozycji Jolki, to na pewno. Radek Wójtaszek, no widzimy, że czas już ma lepszy Radek, ale pozycja jest no taka, że ty Piotrze pewnie by się ubrał podejrzane zawsze czarnymi. Ja lubię tego gońca na E5, blokuję gońca. To jest boski goniec. Popatrz, zaraz F6 nawet sobie zagramy. Ja już na haczyk chcę święcić w tych pozycjach niedługo. Nie wiem jak, ale już widzę. Znaczy hetmany prawdopodobnie będziesz musiał wymienić. No to jeśli nastąpiło F4 dość szybkie w wcześniej pozycji, no to... No Radek musiał sobie zdawać sprawę, że to pole na E5 będzie w przyszłości dla figur przeciwnika i no i zagrał tak jakby nie do końca, znaczy nie chcę mówić, że zawodnik 2000-2007 nie rozumie tej pozycji, bo na pewno to znają doskonale i ogarnia, no ale tutaj no dziwnie tak powstało, prawda? Chyba nie to było w głowie, żeby taką pozycję uzyskać. Nie wygląda to dobrze, no bo co, jest w ogóle porówno w pionkach, więc białe za te problemy, które tutaj mają... Dostały nic. Więc... No ten goniec na E5 po prostu jest mordercą, znaczy też brzydko powiedziałem. Tak, no, goniec jest po prostu... Niesamowitym gońcem. Stoi najlepiej, jak tylko goniec chyba może stać po prostu. Ale Radek widzę, się nie przyjmuje. Wyk kawy i no będzie robił swoje. No nie wiem, myślę, że Radek tutaj nie jest zadowolony ze swojej pozycji, ale może rzeczywiście się za bardzo nie przyjmuje. Zobaczmy co u Polish Fightera, czyli u Jana Krzysztofa Dudy. Jak wygląda przede wszystkim czas? Czas jest wyrównany, a pozycja? No ja w tych strukturach nigdy nie jestem w stanie ocenić, wiesz, tych pozycji. No to się dzieje, bo to wiele może być, wiele się musi tak, dać. Tutaj jest wiele... A to potrzebne jest doświadczenie jak najbardziej w tych obronach Neidorfa, wyczucie, czy ten atak białych na skrzydle królewskim jest, coś może wnieść, czy te F5, G5 odegra kluczową rolę. Na G5 chyba nie zawsze skoczek na H5 pójdzie, tak? Na z drugiej strony na C4 też nie chcesz brać, bo skoczka na A1 będziesz musiał postawić. No, nie jest. Ale co, czarny pionkiem zabiją? No nie wiem. Nie, no tak, pionkiem zabiją. No ale co, czarno-polaka też oddawać się nie chce? No właśnie, no dlatego jest problem. Ale z drugiej strony, no to co, król stoi w centrum, goniec na F8, figury niewyprowadzone. To też nie jest tak, same plusy, tak? Że dla Jaśka mamy skoczkę na C4 i rządzimy światem. No, no tak. No niejasna pozycja. Pokaż na pewno. Co u Iwety? A gdzie Iweta jest? To jest teraz. Zobacz może po niku. A jest tu. A super. No to Iweta ma prosty nik na czeskomie, także. Ale popatrz jaka przewaga czasowa Iwety. No to tutaj chyba. A co, na D4 można zrobić, tak? Tam na E7 ginie. Nam to się podoba czy nie podoba? No nie podoba mi się to. Bo nie chcemy... A tam nie mógłbym długi zagrać jakoś? Nie, długa to by była. Mogłbym długą chyba zrobić.
Poskoczek D4 długa na F3, na D8 ci bije. No może. No nie wiadomo, no bo nastąpił H6 i zaraz gońcem na E3. Bo ja mógłbym wrócić skoczkiem, tak? No to na E7 będzie wziął tam jeszcze. No może, może. Ale ja bym nie chciał wymieniać, czy biały mi pionka D4 za pionka E7, nie? No masz rację, także na pewno wiele tutaj jeszcze może się teraz wydarzyć. Za to Iweta się przyczaiła na pionka C7. No jest przewaga czasowa. Pozycja moim zdaniem nie powala na kolana. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie łapki w górę. 163, no do 200 jeszcze trochę brakuje. Może się uda. Dobijmy 200 dla naszych, w szczególności dla naszych zawodników, prawda? Tak, dla naszych zawodników. Zawodnicy, wierzcie Państwo, często sobie wchodzą potem na streamy i nie, naprawdę, i patrzą, jak to wygląda właśnie z tej perspektywy, jak widzowie właśnie ich postrzegają, więc jak widzą dużo łapy w górę, również im jest przyjemnie, nie tylko nam, komentatorom, nie tylko obsłudze technicznej, ale również zawodnikom jest miło, że jak tych łapek w górę jest jak najwięcej. I oczywiście subskrypcja kanału również polecamy. No a co w pozycji? G5, no to zawodniczka grająca czarnymi. To już moim zdaniem przesada. Idzie do ataku, teraz no. Goniec E3, chyba że G4 chce zagrać, tak? Ale... Żeby skoczka z pola F3 wygonić. Ale problem jest taki, że ty nie chcesz zagrać G4. Chciałbyś zagrać G4, ale G4 nie wygląda pięknie. Nie wygląda, ale pionka chce wziąć. No to jest to jakieś, no, argumentacja. No jest, no może jestem chciwy, ale no, tutaj Iweta chyba nie ma za dużego wyboru, tak? Na czym ona tu może myśleć? To jest jakiś inny ruch niż goniec E3? Nie sądzę. No dziękuję. Może patrz, a goniec G5 nie wchodzi, tak? Tutaj żadnych takich motywów. Nie wchodzi. Znaczy nie wierzę, żeby wchodziło. No nie wchodzi, myślałem, że tam goniec D5, później szach, ale to nie. Skoczek jeden B6. No to co, kolejna partia może. Zobaczmy, co się dzieje u Ali Śliwickiej, bo podziało się tu bardzo dużo. A chyba na korzyść naszej zawodniczki, prawda? Bo jak to jest w pionkach, widzę, że jest... Porówno. Nie, mamy pionek więcej. Pionek więcej. Tylko że goniec na D5 jest kozacki, a ten na D3 jest... Nie kozacki. Nie kozacki. Chociaż atakujemy na B5. Ruch jest czarnych i teraz tak. Pionka na B5 trzeba bronić, bo nie chcesz sobie zrobić dwóch wolniaków. Trzech wolniaków nawet. No tego na A2 zakładam, że może zginie. No nie, no tego gońca to przede wszystkim nie chcemy oddawać za takiego skoczka. Parszywego. Parszywego. Chociaż wieża by weszła na drugą linię, więc... No popatrz, w momencie jak powiedziałem, że nie chcę oddawać, to... Ale... No to dobrze, moim zdaniem bez tego gońca, jak czarne będą, to czy bijemy na B5, czy na A2? Ciężko powiedzieć. Na B5. I teraz goniec D5 nastąpi, bo nic innego zagrać nie można. Bo C4 oczywiście. Grozi, tak? Często tak, też. Grozi C4 z zamknięciem tego gońca na A2, więc goniec D5 to z automatu taki ruch się robi. Skoczek D3 z naciskiem na pionka. Zagrasz E4, E5. Mi to by na rękę będzie 4 Zbyszku, jak zagrasz, ponieważ tak, no, zrobisz trochę tam tego. Szybkiesz sobie te swoje figury, prawda? No i co? Jest duża szansa, że nasza tutaj młoda zawodniczka będzie no, takim naszym takim małym liderem dodatkowym, prawda? Mini lider. Po Janku. No taki tak. Da na pewno tak. Sygnał naszych zawodników, taki dobra drużyna, znaczy dobra osoba, tak? Dobry zawodnik. Dokładnie. Zobaczmy, co się dzieje w tej końcówce ciekawej Igora Janika. No popatrz, sprzątnął te pionki, a białe żadnego progresu. Sprzątnął pionki i zaczął tam zastanawiać się. No ale nie wiem. Szybki jest ten pionek B, co? On jest bardzo szybki. Szybki i wściekły. No to co, F5 teraz? Może królem trzeba jakoś tam zmierzać już na zapas. No ale ja bym też bym chciał swoimi pionkami w końcu gdzieś ruszyć. F5 bym zagrał. F5, Zbyszku. F5, tak? To skoczek D6, tak? Król D8. A tu wieża A7. No i co, że wieża A7? Tak powiedziałeś, jakby to kończyło. Dziękuję, wieża A7, dziękuję. Od razu król D8 moim zdaniem jest dokładniejsze, żeby to skoczek D6 nigdy z tempem nie było. No i no tak, no czarne pionki powinny ruszyć, tylko są trochę takie... Wolne, tak mi się wydaje. No dobra, tutaj w tej końcówce wszystko może się jeszcze zdarzyć, ale myślę, że czarne jakoś sobie poradzą z tym pionkiem B. No to którą partię teraz patrzymy, Piotrze?
Może Jolki Zawadzkiej, bo tam nam się podobało, prawda? Jola, co tu się podziało? Tu już jakieś poświęcenia na pewno Jolka liczy, nie? Jakieś kopyta na H3. Na pewno to liczy. Pytanie brzmi, czy tak można zagrać? Może można. Jak uważasz? No jest to dość ciekawe. Jeśli goniec H3 wchodzi, to będzie to posunięcie typu kończące. Znaczy remisującym co najmniej, tak? Bo po biciu widać taki prosty wariant, dosyć hetman G6 szach, król H1 i hetman H5. No i jedyna szansa, żebyś bronił na H3, to jest król G2 i mogę z powrotem dać szacha. A czy zawodnicy mogą się konsultować, prawie czy przyjmować remis, albo odrzucić się? Nie mogą. Nastąpiło go, więc bije H3. A mają też wgląd, wyniki innych zawodników gdzieś tam mają. Wgląd może mają, ale nie jestem... No powinni mieć, bo jeśli czasami są takie momenty, że decydujący, powinny, prawda? Powinni mieć, tak, ale... O wyniku partii, o wyniku meczu. Już mnie trochę głos niestety tracę. O, widzimy 172 łapki, to jednak ten próg 200 jest... Zrobił się realny, proszę Państwa. Patrz Zbyszku, jaki motyw, to może być goniec H2, król H1, goniec G2, hetman G6, tak, i tak wierzę. Tu motywów jest cała nie masa, nie? To więc tutaj przede wszystkim grozi ruch hetman G6 teraz. Może D5 w takim razie powinien tutaj biały zagrać. Zabić na D5 w sensie? No to aha, na D5, no to goniec G2 wtedy, tak? To chyba goniec G2 będzie. Ale nie wiem, ciężko tutaj wyrokować. No jeśli jednak Joli uda się odnieść zwycięstwo w tym pojedynku, no to... będzie one dość spektakularne. Byłoby super. Tutaj WJD pisze, że Igor męczy się z rywalem o rankingu 1800. WJD, przypominam, że wielu młodych przede wszystkim zawodników ranking rapidowy otrzymało w momencie, jak ranking w klasykach mieli 1800. Od tego czasu na przykład ranking w szachach klasycznych mógł im powędrować do 2300, 2400. A ranking rapidowy stał w miejscu, ponieważ nie grali żadnych partii liczonych właśnie do rankingu w szachy szybkie. Stąd ranking 1800 właśnie u takiego zawodnika mógł być. Bartosz Soćko wczoraj wspominał o arcymistrzu z Indii, który grał w jakichś mistrzostwach w szachy szybkie, mając ranking 1700, a w szachy klasyczne miał 2500. Po prostu to był pierwszy turniej liczony do rankingu. Zobaczmy, co się dzieje u Radka Wojtaszka. Koczki zostały wymienione, to chyba dobrze dla Radka. I ten goniec na H5 nie stoi, moim zdaniem, optymalnie. Groźniej stał, a poważ, to jakieś powtarzanko chyba się dzieje. Czemu się śmiesz? Z powtarzanka. No to remis byłby chyba ok, bo bałem się trochę o tę pozycję Radka, tylko ma teraz pionka więcej, tak? Więc może mu się marzyć tutaj gra o coś więcej. No ale żeby nie przeholował, prawda? No, żeby tutaj właśnie nie za bardzo nie przesadził w tym pojedynku. Tak, Robert Matematy dopisał, że to Gukesz, zawodnik. Arcymistrz Gukesz właśnie ten ranking miał 1700 w Rapida. No to co? To tutaj chyba będzie powtarzanko, chociaż Radek też ma lepszy czas i ma pionka więcej, więc może chcieć grać o pełną pulę. Zobaczymy, jak tam Polish Fighter, czyli Jan Krzysztof Duda, ma lepszy czas, to jest ważne. Niby tylko 40 sekund, ale to czasami aż 40 sekund, a w tej pozycji... Pionki są, że tak. To jest to i na F4, a przed nim tak, taka blokada F5. To fajnie F5. Wygląda, że ten pionek tutaj wygląda, jak on się przedarł, skoro te białe pionki są tutaj, prawda? Ewidentnie no, te trzy pionki go nie przyblokowały, nie wiesz, w jaki sposób, troszkę tak mi to przypomina. I ten hetman, popatrz, jak w Tetrisa można grać już tym... Co najmniej w Tetrisa. Także pozycja jest dość mocno niestandardowa. Dość mocno niestandardowa. I prosimy Państwa o ocenę pozycji tutaj z względów strategicznych. Tutaj raczej strategia nie powinna odgrywać większej roli, jeśli chodzi, że wiesz, że skoczek, para gońców. Tak, skoczek na jeden, za to pionki tutaj poszły w tango. Tak, para gońców to nie jest tu decydującym elementem. Może w sambę. Tango to gdyby Argentyna grała. Tutaj bardziej sambę, tutaj pionki tańczą. No i nie podoba mi się to, że król czarny jest w centrum, goniec na F8 stoi cały czas i grożą ruchy typu skoczek D5, wieża HE1. Ale grozi też pan B2.
Aha, no tak. No, trzeba o tak, to jest rzeczywiście poważna gra. No to biały co, muszą grać B3? No właśnie, może faktycznie oddać tego pionka, zagrać wieżę A1, no bo B3 to ci zbije na E5 i goniec A3 będę miał. No ale co, chcesz królem na D2 maszerować? Ale nie chcesz zagrać B3, bo ci zbije na E5, zagram ci stepem, goniec A3 i zrobię roszadę. Znaczy roszady nie zrobisz, bo goniec ci będzie wisiał. Mhm. No to nie, no to już zbije na F5. No to wiesz, w szachach na przemian robi się ruchy. Piotrze, trzeba o tym pamiętać. No czas jest przede wszystkim już wyraźnie lepszy Janka, tak? Bo akurat przeszliśmy w momencie, kiedy zawodnik brazylijski wpadł w namysł dłuższy, więc to chyba dobrze. Janek się wierci na tym krześle, jak tylko może. Ale zobacz, wyprostował klatkę piersiową, tak. napił klatkę, także oj, już wie, że tam zaraz będzie decydujący moment partii i będzie musiał, wiesz, sprostać. I nastąpił ruch, wieża HE1, czyli jednak... Nie boi się. Wieża, a może się boi, ale nie daje po sobie poznać. No król na D2... Hetman B2 dojść... gram, król D2 i koniec F5, ja króla na D7 stawiam. No mówisz? Tak, nie wiem, tak sympatycznie, tak żeby było, wiesz, ty masz króla do centrum, ja też do centrum. Sympatycznie mówisz i król D7? To nie wygląda dobrze, więc zdaję sobie z tego sprawę, ale no zobacz. Znaczy mój król na D2 też nie wygląda dobrze. B1 sobie w ogóle zagrałem. Fajnie by to wyglądało, bo pusta, znaczy no właśnie, o to mi chodzi też, król na D2, król na D7, opozycja. A tam wieża B1 niestety i przegrana pozycja. Tak, jest niestety. Także zobacz, nawet bicie na B2 wcale nie jest takie korzystne, nie? Nie, właśnie ten Hetman na B2 zaraz tam może czuć się bardzo niepewnie, ponieważ wieża B1 będzie groziło, a nasz król jest fatalny. I powiem ci, mi się ta pozycja nie podoba u Janka, bo jednak no, groźby no są, chcę wziąć na D6 i musisz mi odpowiedzieć na pytanie, co tutaj zrobisz, żeby tego na D6, żeby ci tego pionka nie wziął. Może D5, ale... Na D5 też nie chcesz grać od razu, znaczy, no może... No, ja tutaj nic nie chcę, ja nie chcę w ogóle tej pozycji grać czarnymi, ale coś muszę zagrać. Może goniec C6 i pobiciu król D7, może w ten sposób. Nie, jakieś wieże A7 mi będą wchodziły później, będę powiedzieć, a ja no po prostu bierze swoje i tyle, tak? No to tutaj... No na pewno nastąpi bicie na D6, tak? Tutaj chyba nie ma co do tego żadnej wątpliwości. No Janek moim zdaniem jest w tarapatach, ale Janek jest znany z tego, że bardzo dobrze gra w defensywie. Zaraz wrócimy do tej partii. Widzimy, że Radek Wojtaszek zremisował już swoją partię z Aleksandrem Fierem. Zobaczmy, co się dzieje w innych partiach, czyli Śliwicka, Alicja... No, musi ma dwa wolne pionki, ale musi uporać ma pionka się z parowaniem. Tak, ma pionka więcej i ma dwa wolne pionki. To jest faworytką, tak? Czas uruchomić wieżę, moim zdaniem. To wieża tak, może wieża B1, wieża C1. Nie wiadomo, gdzie wieża. I pionki idą i koniec. Ale też wieża A1 jest dość rozsądna, wieża D1. Także tak nie, mi się wieża B1 dlatego podoba, bo chcemy odejść gońcem i czasami pionkiem. No dobrze, prawda? Masz, popieram, masz tutaj, przyznaję ci rację. Wieża i druga może pójść na przykład wtedy na D1, tak jak mówiłeś, więc czas jest lepszy, więc tu liczymy na punkt. Jak w kolejnych partiach, Igor Janik. O, nie ma białego skoczka, to dobry znak. Dobre analizy ma. Dobrze. Tak, chyba ma dobre analizy, figura więcej, tutaj już nie, jest pewny punkt. Tu już mamy punkt na 100%. Czyli półtorej do pół prowadzimy. Iweta Rajlich ma różnopolowe gońce, więc nic wielkiego się nie dzieje. Zapowiada się na jakiś remisik chyba, tak? To dobrze, po dwóch jajach tak zwanych remis czarnymi, nie, białymi gra Iweta. No to nie jest, wiesz, to nawet jeśli coś, wolałbym białe chyba, król E3, to może goniec E3, goniec... Król C3 w sensie? Król C3, goniec E3, goniec G5, tam na F6 gdzieś, no nie wiem, no... A tam nic nie zrobisz, nie? No to nie nic, ale czarne to coś mi zrobią, też nic nie zrobią. Wiesz, no moim zdaniem zanosi się na remis, więc tutaj też nie mamy problemów. W partii Joli Zawadzkiej... Co nastąpiło? No, będzie wieczny szach, bo dwie figury do tyłu, a mata nie widać. Tak, mata nie widać, więc chyba nastąpi wieczny szach i remis. To też nie będzie zły wynik. Chyba. No to co? To w takim razie... Już z małych analizy wynika, że my ten mecz... Już wygrał Igor Janik, tak. Prowadzimy 1-0, no ale wszystko może się rozbijać o partię tę, którą teraz obserwujemy. Półtorej do pół, to powiem, że remis u Radka już był też. Tak, półtorej do pół. Półtorej do pół i Ala Chilnicka może wygrać, to już by było 2,5. No to ważne, żeby Janek tutaj coś ugrał. Ale tutaj jest pozycja, że prawdopodobnie
A4 te posunięcie nie można brać na A4, bo nie można D7 i bierzemy na B8. Tak, zobaczmy. Po biciu skoczka na A4 nastąpi ruch D7, który odsłania przekątną dla naszego hetmana. Muszę hetman D6 był szach. Król D8, profilaktyka. Oczywiście ruch wygląda niecodziennie, ale dla takiego, dla zawodnika tej klasy to nie jest... Ale też chyba nie jest Janek zadowolony, bicie, że... Bicie i hetman F7 z groźbą hetman C7. Ale to hetman D7 ci zagram. I aha, dobra, hetman D7 nie widziałem. Chociaż wtedy bicie i skoczek C5, ale to tam nic nie będzie. No tak, tutaj ten skoczek na A1 jest kiepski, więc białe muszą coś bez tego skoczka walczyć. Może D7 teraz? Może najpierw D7, tak. To jest, chociaż gońca otwierać. Ile czasu? No mamy tylko minutę, Brazylijczyk, więc jest, jest nadzieja, że nawet jeżeli tutaj coś jest dla białego, a wydaje się, że coś powinno być, no to co? To może nic, nic ten Brazylijczyk tutaj nie wymyśli. Może B3 w ogóle można zagrać białymi. Tak po chłopsku. Żeby nie widział nam B2, no i nastąpiło B3. I bronimy na A4. Wielozadaniowe. Wielofunkcyjne ruchy. Więc no B3 wygląda niestety zdrowo dla białego. I czy Janek coś tutaj wymyśli? No też już nie ma super dużo czasu. Poniżej 3 minut. Emocje są spore. No i teraz nawet skoczkiem możemy się włączyć do gry. Nie zrobił tego biały. Nie wygląda to dobrze. No ten goniec na F8 to jest tylko gońcem z nazwy, bo nic wielkiego nie robi. Bardzo się cieszymy, że tyluż nas jest na kanale YouTube'owym. 350 osób plus jeszcze Facebook i Twitch. Bardzo się cieszymy. Przypominam, jeśli Państwu się podoba, bardzo prosimy o pozostawienie łapki w górę. Naszym targetem dzisiaj jest 200, już tylko 23 brakuje łapki do tego. Nie wierzyłem, szczerze mówiąc, że te 200 jest do osiągnięcia, ale myślę, że jednak jest, więc bardzo, bardzo byśmy byli wdzięczni za te łapki w górę. Również przypominam o możliwości subskrypcji kanału. Wystarczy przycisnąć ten przycisk subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek i sprawa załatwiona. No a tutaj co się dzieje u Jana Krzysztofa Dudy? W ogóle patrzę na inne partie. Już zremisowała... Kto zremisował? Jola Zawadzka zremisowała. Ok, czyli prowadzimy 2-1. Prowadzimy 2-1, jest, jest dobrze. Hetman B4. Oczywiście czarne chcą wymienić... Chociaż to nie jest takie oczywiste, że chcą wymienić hetmany. 40 sekund tylko Brazylijczyka, więc... Jest nadzieja? Już to może być. No, nadzieja zawsze jest. Tak, nadzieja. Nadzieja ostatnia. No to prawda. Dlatego głupiec nigdy nie będzie sierotą. Nie znałem tego powiedzonka. Nie, to nie jest powiedzonko. To jest ciąg logiczny. Ponieważ nadzieja umiera ostatnia i nadzieja jest matką głupich. Więc jeżeli nadzieja umrze ostatni, to ten głupi nigdy nie będzie sierotą. Wiesz, nudzi mi się czasami. No ale... I takie przemyślenia mam. A kiedy to wymyśliłeś? Teraz czy wcześniej? Nie, wcześniej nie to wymyśliłem. No dobra, i co w tej partii sądzisz? A co u innych naszych zawodników? Kończyły się partie, tak? Jakieś jeszcze? Jola zremisowała, tak? Czy dobrze widzę? Hetman B5. No i popatrz, i Brazylijczyk ma tylko 20 sekund. Moim zdaniem może tu powtórzenie pozycji dość. Jeżeli nastąpi tutaj remis, to jest bardzo dobre, biorąc pod uwagę sytuację meczową. Myślę, że Brazylijczyk jest zadowolony z remisu z Janem Krzysztofem Dudą, gdyż to pierwsza połówka urwana Jankowi. No ale z drugiej strony, jeśli zna wynik meczu, to powinien tutaj chyba troszkę przycisnąć. Myślę, że ma tak mało czasu, że on tam nie patrzy na inne partie, że musi skupić się. No hetman B5 i będzie już wtedy trzykrotne? Jeszcze nie. No nie, ale tutaj będzie remis. Tutaj już wątpię, żeby białe nagle zdecydowały się na jakiś... tak, remis w partii Jana Krzysztofa Dudy, więc patrzymy, jak to wygląda. Przenieśmy się może na partię Alicji Śliwickiej. Straciła niestety jednego z tych pionków połączonych. Ma pionka więcej, ale... No te dwa pionki na C5 i B4 były bardzo groźne. Ten pionek na C5 teraz jest łatwy do wyblokowania. Nie wiadomo, czy uda się tę partię wygrać. Jest przewaga czasowa, 2 minuty na 35 sekund, więc to na pewno daje nadzieję. Tylko teraz tak, jak gramy, jak tutaj progres w ogóle robimy w tej pozycji, to nie jest w ogóle prosta sprawa, prawda? Zauważ, że musimy pasywnie jakoś tę wieżę ustawić, bo nastąpi wieża... A no, to teraz od razu jest remis po wieża C8, czy czegoś nie widzę. Powierza C4 jest po prostu skoczek E3. Zabijemy... Goniec B5 jeszcze mamy jakieś.
Goniec B5, C6, ale to nie będzie dobre. Teraz goniec B5? No. A, z łapką, tak? Stary motyw na łapkę. Stary motyw na łapkę. Ale no tutaj no to nie jest problem, tak, właśnie. Nie jest skomplikowana łapka. O, nastąpiło goniec B5. Ale, no ale to chyba zanosi się na rękę. Za mało ten pionek może być, jest, później będzie musiał być. Mogę chyba skoczek E7 nawet teraz zagrać. I wisi ci na C5 i wisi ci na F5. I chyba masz problemy. No. Ale zagrała, kurze, mało czasu ma, a dobrze teraz ta zawodniczka zaczęła grać. Więc zanosi się na remis. No to co, same remisy i na razie wygrał Igor Janik. Jakiej jeszcze nam partii brakuje? Iwety Rajlich. O, Iweta ma wieżę więcej, to dobrze rokuje. Więc różnopolaki dalej są, tylko liczba figur się białym nie zgadza. Ale to, a nie, przepraszam, to Iweta gra białymi, więc źle to rokuje. Jak Iweta tą wieżę straciła? No chciała coś zamącić w pozycji i no nie wyszło tak jakbyśmy tego chcieli. No to tu niestety jest koniec tej partii, bo król F5 jeszcze dodatkowo wiszą dwie figury i Iweta prawdopodobnie trzecią porażkę z rzędu poniesie, więc nie wróży to nic dobrego, jeśli chodzi o dalszą grę. Zobaczmy. No tak, tu jeszcze jakieś desperackie próby, ale nie oszukujmy się, można po prostu dać szacha. Nawet nie trzeba, można zabić nawet na A2. Mamy wieżę i figurę więcej, więc nic nam tutaj się już... No szkoda, szkoda, że Iweta przegra tę partię. Jeszcze jednej partii nam brakuje, tak? No Ali. A nie no, Ali jeszcze jednej. Nie, Radka pokończona, Janek skończył, Igor wygrał. Aha, dobrze, okej, tak. Remis i tutaj Ala musi tutaj... Ala nie może przegrać. Przy remisie Ali prawdopodobnie będzie remis w meczu 3-3, który jest wynikiem... Także trzymajmy kciuki. Kiepskim. Zaraz Państwa będę informował, jak w pozostałych meczach, bo to jest bardzo ważne. Niestety musimy patrzeć na inne mecze. Nie wystarczy teraz sama dobra gra reprezentacji Polski. Musimy oglądać się na wyniki innych drużyn. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie łapki w górę. Widzimy 189, jeszcze 11 do 200. Myślę, że Państwo dadzą radę. Mamy widzów najlepszych na świecie, więc myślę, że ten cel 200 zostanie osiągnięty. No jest tu jeszcze jakaś szansa, tak? Bo tutaj jakieś motywy wieża F1, wieża G3. Tylko pionka na H7 może weźmiemy. A można było zagrać szach i po króle F5 wieża F1? No to się zmienia. A gdzie idziesz królem? Na G5. I nie boisz się szacha, tak? Boję się, ale teraz nie widziałem go wcześniej. Ale to na C5 prędzej, czy powinien wieża H4 jakieś? A tu się, żebyś mata nie dostał, gdzie idziesz? No właśnie wiem, gdzie idziesz. Na H4. No i król H2? Oj nie, tego pionka to bym nie bił. Czemu? F5 się boisz? Nie, nie boję się, bo wieża F1 chyba. No jest jeszcze jakaś szansa. Przede wszystkim no, liczymy, że na... O, skoczek D7 to na pewno jest zły ruch. Tak, pionek na H będzie decydujący. Tylko czy da się to jakoś wykorzystać, zastanawiam się. Też jest spoko chyba, nie? No i teraz postaram się, może G4 Zbyszku zobaczę. A, tak też jest okej. Okay. No teraz pionkówka powinna być wygrana, król H2. Tak, no szach też jest okej, okay. Teraz król H2, bo po skoczek C6 możemy zawsze wrócić. Nie. Spokojnie, czasu nabijamy. Aha, dobra. Król G1, super, pionkówka jest wygrana. I jeśli nasza młoda zawodniczka uda się w tej partii wygrać, to będzie naszą taką bohaterką. Trzymamy kciuki. Tutaj musi być dobrze, no, znaczy na pewno jest wygrana? Ja znaczy nie, tak pewny. Na oko, no, pierwsza to oka powinna być wygrana. Król jest nie. Przede wszystkim król jest w kwadracie. Po liczby. Król, tak, no tutaj ciekawe. No nie, musi być, bo odchodzę królem do F4 i tam gdzieś ci wytępuje. Wytępujecie, tak? Tak. Ponad pionkówka powinna być wygrana. Jeżeli Ala wygra tę pionkówkę, to wygrywamy mecz na pewno. Nawet jakieś G4 można powiedzieć sobie królem na F3. No to moim zdaniem, jeśli ta pionkówka jest wygrana, to nasza... Musi być wygrana, tak? No musi to narusić, ale tutaj... A, tak. Po prostu H4, tak bezczelnie? Aha, dobrze, bo król musi iść centrum. A my sobie wtedy podejdziemy swoim, a my tak? Sobie wtedy pójdziemy pyk, elegancko. I G4 zagramy, król G4, G7. H5, kiedy król na G7 zostanie wytępowany. No, G4 to niepotrzebnie. Znaczy dobrze chyba, nie? Lepiej króla najpierw podprowadzać. No tak też jest no. Okej, królem do F5 podejdziemy. Pytanie, czy tam nie było motywu F5 po G4, nie? Właśnie, o to chodzi, że teraz możliwe, że to nie wytępujemy i teraz, tak?
No tak, teraz nie. Ciekawa biegówka do analizy. Na pewno dla młodszych zawodników powinno być to jakieś. A to nie mogę zagrać H5, król H6, H6 pod momencie i na F6. A F5 teraz nie jest dobre? Nie, no dobrze, patrz. H5. Czemu nie F5? A czemu nie mogliśmy H5 nie F5 nie remisuje. To czemu H5 nie zagrała? Król H6, król F5, król G7 i H6. Bije i król F6 i wygrana, bo król H7 musisz wtedy bije na F7. Ale po H6 król H7 mogę zagrać i remis. A, przeciarzu. A no tutaj to... niestety jest remis w tej pionkówce. Ajajaj, tak niewiele brakowało, no ale też nie miejmy do zawodniczki, może nie, że pretensji, ale jakieś ciężka pionkówka na takim czasie ją zdecydować. Na pewno trzeba ją przeliczyć bardzo dobrze. Ciężka, tak, bo te motywy F5, ale popatrz, ten motyw F5 zawodniczka brazylijska znalazła też bardzo szybko, nie? Mhm. Więc... Ciekawe, ale miała wygraną niestety Ala i nie udało szkoda, się. Szkoda, bo to naprawdę tutaj już czuliśmy tutaj taki mały smak zwycięstwa w tej partii, prawda? Tak, już było tak, już byliśmy w ogródku. Jeszcze toczy się partia Iwety, no ale tutaj nie wiem, no nie wiem. Przez internet można grać do końca, choćby z tego względu, że zawsze komuś net może paść i, albo myszka na przykład się, wiesz, ąsknąć. Czyli co, 3-3 z Brazylią, no to nie jest wynik, który chcieliśmy uzyskać, trzeba sobie powiedzieć szczerze, więc... No to nie jest wynik, który chcieliśmy uzyskać. Na pewno tę pionkówkę jest bardzo fajna pionkówka do analizy, także zachęcam Państwa do Tak, pionkówka była analizy, bardzo do ciekawa. Do ustawienia na szachownicy i sobie ją pograć, na pewno jest wiele... Nie wiem, czy ten motyw F5 wcześniej nie przychodził, dlatego G4 nie trzeba było grać od razu, tylko króla podciągać prawdopodobnie. Mhm. No szkoda. Iweta nie trafiła dzisiaj z formą. No tak w szachach internetowych jest i w szachach szybkich przede wszystkim, że można mieć gorszy dzień i takie trzy partie mogą się nie ułożyć z różnych względów po naszej myśli. Ale no co, jeszcze oczywiście nadzieję mamy jutro. Może uda się wygrać ze Stanami. Zaraz Państwu przekażę wyniki innych meczów. To dla nas jest bardzo ważna sprawa. Stany oczywiście wygrały. Grecja na razie remisuje z Kubą, to dobrze. Peru wygrało z Włochami, to również dla nas dobry wynik, ponieważ Peru jeszcze nie grało ze Stanami i zakładamy, że Stany tam ich rozjadą. No to może jeszcze nie ma takiej tragedii, szczerze mówiąc. Jest, jeszcze cały czas jesteśmy w grze. No, zakończyła się teraz ostatnia partia naszego meczu, w sensie Polski z Brazylią. Zaraz Państwu podamy, jak wygląda sytuacja przed jutrzejszym decydującym dniem. Walczymy o awans do ćwierćfinału jutro, więc mam nadzieję, że Państwo licznie się stawią. Również tak jak to dzisiaj miało miejsce. Widzimy, 4 łapek tylko brakuje do 200, więc trochę się Państwo... Nasi drodzy widzowie droczą z nami. Tak, przekomarzałem się z nami. Tak, że no, tylko 4 brakuje. Ten doda, ten odsunie, tam wiesz. Tak, ten zaraz zabierze. I 200 nie będzie, no nie bawmy się tak. Nie bawmy. No co, no dzisiaj niestety szkoda, nie? W kratkę gra, tak jak wczoraj. No wczoraj również w męczarni, jak wszystkie te mecze były. I dali, tak. Więc no, w męczarniach były wczorajsze mecze i to samo trzeba powiedzieć niestety o tych meczach dzisiaj, no bo liczyliśmy na 3 zwycięstwa, a skończyło się to tak, że jeden mecz wygrany, jeden przegrany, jeden zremisowany. No jutro nie wiem, nie dość, że trzeba zagrać bardzo dobre mecze, nie wiem, czy nie musimy wygrywać ze Stanami, albo przynajmniej remisować. Jeżeli remisować ze Stanami, to chyba musimy wtedy liczyć na dobre wyniki w pozostałych meczach. Widzimy, że o 208 łapek w górę, więc poszaleliście Państwo. Bardzo dziękujemy za te wyrazy uznania w formie łapek. My bardzo, bardzo nam się to podoba. To taki nasz fetysz komentatorski, że te łapki idą w górę. No i co, Zbyszku? No co, no czekam cały czas na wyniki, żeby tutaj widzów poinformować. No niestety z Brazylią 3-3 zrobiliśmy, Peru wygrało. Jeszcze czekamy na wynik Grecji z Kubą. No miejmy nadzieję, że Grecja coś tam się potknie w tym meczu z Kubą. Jak to tabela będzie wyglądała? No będziemy na miejscu 4 bez względu na wynik Grecji tak naprawdę. No ale... No musimy liczyć na to, że ze Stanami coś zrobimy. No jutro o 19
Z wysokiego C zaczynamy transmisję, bo gramy ze Stanami Zjednoczonymi i na pewno przygotowania będą duże naszych zawodników. Myślę, że chyba Karina Cywka wróci do składu w miejsce Iwety. No bo dobrze by było, bo Iweta naprawdę ciężko będzie się nawet ciężko pozbierać. Ciężko będzie się tak podnieść, a Karina mimo wszystko tam... No, mistrzyni Polski, prawda? Ciekawe, jaka jest sytuacja zdrowotna, bo wiemy, że jest była zawłacona ciąży, czy będzie miała siły i możliwości zagrania, prawda? Bo to jednak ten termin porodu u Kariny się zbliża. No już jest niedługo, prawda? Tak, ale myślę, że dzisiaj dlatego nie zagrała, bo grała w Ustroniu, wiesz, w turnieju, więc... Twarda zawodniczka. Wygrała niestety drużyna Grecji 3,5-2,5, więc na rzęsach dosłownie. No więc do Grecji już mamy naprawdę spore straty. Drużyna Grecji ma 9 punktów meczowych, mamy 7. I Grecja już jest po meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, i Grecy już grali ze Stanami, więc walczymy tak naprawdę chyba o miejsce trzecie z drużyną z Peru, z którą wygraliśmy na szczęście tym takim cudem w pierwszej rundzie. No musimy na pewno wygrać z Kubą i Argentyną, no i z, nie ma co ukrywać, ze Stanami. Dobrze by było coś i liczyć na potknięcia, właśnie trzeba takie liczyć na potknięcie Peru, to prawda. Więc taka jest sytuacja. Stany Zjednoczone pierwsze miejsce zajmują póki co 12 punktów, potem Grecja z 9, Peru 8 punktów i my 7. I gramy jutro o 19 ze Stanami Zjednoczonymi. To będzie mecz bardzo ważny i no, super, super pojedynek się szykuje pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a Wesleyem So. Więc na dzisiaj już będziemy w takim razie kończyć z Piotrem. Dziękujemy bardzo wszystkim za aktywne uczestnictwo. Bardzo się cieszymy, że Państwo jak zwykle dopisują, jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o aktywny udział w naszej relacji. Mam nadzieję, że się podobało. Jutro zapraszamy o 15:00. Najpierw jest relacja z turnieju Memoriału imienia, przepraszam, z festiwalu imienia Akiby Rubinsteina, a następnie o 19:00 gramy ze Stanami i potem gramy również z Argentyną i Kubą, więc zapraszamy serdecznie jutro, przede wszystkim na 19:00 Polska będzie walczyła o to, żeby zakwalifikować się do baraży o pierwfinał. Więc dziękujemy Państwu i dobranoc życzymy. Zapraszamy. Spokojnej nocy i widzimy się jutro.